Was wszystkich gorąco i serdecznie w nowym formacie. Zanim przejdziemy do samego tematu audycji, to może troszeczkę Wam przybliżę tą sytuację. Jak niektórzy z Was wiedzą, ja do streamingu, podcastingu trafiłem skrótem przez Radio Paranormalium. Wiem, że niektórym może się to kojarzyć z jakimś takim hardym szóstwem, ale jest to coś, co ja nazywam raczej taką staroszóstną szkołą. Nawet coś fajnego w tym paranormaliu możecie teraz posłuchać. Ciekawy format podcastowy. Troszeczkę archaiczne jest to radyjko, ale ma swój urok, ma dobrych dyskutantów, prowadzący jest od lat konsekwentny. To było tak, że kiedyś, nudząc się, potrzebowałem czegoś żeby mi brzmiało z tyłu głowy, tak? Żeby ktoś tam gadał w tle. Najpierw pisałem podcast UFO, bo stwierdziłem, dawno tematu nie analizowałem, co tam jest, takie fajne, niesamowite opowieści. No to stwierdziłem, że okej, przesłucham. Podcast UFO chyba.com to była strona, przesłuchałem do końca. Stwierdziłem, może coś jest w polskim internecie. I tak trafiłem na Radio Paranormalium, w wielkim skrócie. Chociaż z natury, jak może wiecie albo nie, ja jestem raczej sceptycznym człowiekiem i to dość mocno, nawet swego czasu bym powiedział o sobie perscjentysta, no to szczególnie patrząc właśnie na kasus Grahama Hancocka, o którym dzisiaj będzie mowa, tak troszeczkę to słowo scjentysta mi się nie podoba, bo widziałem kilka różnych rzeczy i przegięć w drugą stronę. Jakkolwiek jestem wielkim, wielkim zwolennikiem nauki. Tak, dzisiejszy temat audycji i często będzie się w tej serii o rzeczach takich niesamowitych, spiskowych, miejskich legendach i tak dalej pojawiało. No, naukę uprawiają ludzie, a ludzie nie są doskonali, tak? O ile założenia są w zasadzie, przypuszczam, że doskonałe metody naukowej, to już ludzie, którzy za tym stoją, nie są doskonali. Moi drodzy, cała sytuacja z krytyką Hancocka, który ostatnio znowu zrobił się popularny po tym, jak na Netflixie mogliście zobaczyć jego dzieło pod tytułem Starożytna Apokalipsa, o którym dzisiaj więcej. W zasadzie jest zdominowana, przynajmniej jeżeli chodzi o YouTube'a i te nasze komory echa, przez ludzi, którzy archeologami nie są. Tak? To są właśnie jacyś tacy zawodowi scjentyści, powiedzmy, typu Kyle Hill, którzy w czambuł krytykują, nie zapoznawszy się z tematem i robiąc własne założenia. Do tego zaraz dojdziemy w szczegółach. A my, z racji tego, że mamy bardzo zróżnicowaną społeczność, mamy możliwość mieć ciekawych współprowadzących. Dzisiaj z nami jest Ciosany z Kartofla, który, jak wiecie, albo i nie wiecie, był archeologiem. Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Jak to było z tą twoim archeologią? Tak powiedz troszeczkę pokrótce, żeby była jasność, żeby tutaj słuchacze wiedzieli, że nie jesteś tutaj jakimś gryzipiórkiem, który protest pod ogona wypadł. No, z archeologią było tak, że tematy historyczne, prahistoryczne interesowały mnie od dziecka. Praktycznie od najmłodszych lat było to coś, co najbardziej mnie pociągało. Przyszedł moment w moim życiu za takiego bardzo wczesnego nastolatka, kiedy no, ciągnął mnie Daniken i takie rzeczy, wiadomo, od tego się zaczyna. I tak to wszystko się razem jakoś wykotłowało, że no, postanowiłem zrobić coś więcej niż tylko czytać książki i no, wybrałem się na studia, na kierunek archeologia. Skończyłem. Zrobiłem magisterkę, jestem magistrem. Przez 5 lat studiów no, miałem okazję zaobserwować, na jakiej zasadzie funkcjonuje ta nauka, jak to wygląda od strony takiej teoretycznej na uniwersytecie na przykład oraz ze strony praktycznej na wykopaliskach, na które praktycznie. Nie wiem, jak jest teraz, przyznam szczerze, ale za moich czasów było tak, że praktycznie od pierwszego roku studiów każdy student miał możliwość pracy na wykopaliskach i to nie tylko praktyki w ciągu wakacji, które były obowiązkowe, zdaje się, miesiąc, z tego co pamiętam. Wtedy to był okres, bo to były, no, zaczynałem jeszcze w latach 90.
ubiegłego wieku. Był to okres, kiedy w Polsce bardzo mocno przygotowywano się do budowy autostrad, no i gazociągu jamalskiego, i na tych trasach tych dwóch inwestycji trzeba było przeprowadzać badania, więc tej pracy było bardzo dużo. Także praktycznie no, bardzo znaczną część roku tak naprawdę spędzaliśmy na wykopaliskach. Więc poznałem też troszkę to od właśnie takiej strony praktycznej już jako student. Po ukończeniu studiów nie wiązałem się z żadną instytucją, z żadną firmą archeologiczną w kraju, ale miałem okazję jako taki, powiedzmy sobie, wolny strzelec pracować we Francji troszkę i później w Irlandii. Także mam jakieś porównanie, jak wygląda archeologia polska i archeologia w krajach zachodnich. Nie dotarłem nigdy do tych takich jakichś spektakularnych Egiptów czy Mezopotamii i tak dalej. Był moment, że planowany był wyjazd do Sudanu, jednak wiadomo, jak tam wygląda sytuacja. Bardzo zrobiło się w tamtym momencie gorąco i po prostu zrezygnowałem, bo było to niebezpieczne. Mieliśmy jechać w rejon, gdzie było naprawdę, no, można było się bać o swoje życie, więc sobie to podarowałem. Ale generalnie myślę, że na tyle miałem związek z archeologią, że jakiś pogląd mam. Wiadomo, jest to co powiem, to co myślę na ten temat, jest to mój punkt widzenia, ale na pewno nie wyciągnięty gdzieś z kapelusza, tylko podparty tym, czego doświadczyłem w swoim życiu, więc myślę, że będzie to w miarę wiarygodne dla was. Nie jesteś, innymi słowy, totalnym laikiem w temacie. Swoje brudu przerzuciłeś, troszeczkę z ziemi wyszarpałeś, no i masz formalne akademickie wykształcenie w tym kierunku, żeby było zabawniej. No i tutaj już masz ogromną, ogromną przewagę nad wspomnianym, popularnym właśnie zawodowym scientystą, chyba będę teraz tego używał, Kylem Hillem, który wyśmiał to, że Hancock powiedział sobie, że nazywanie go pseudoarcheologiem i robienie mu to pretensji to jest jak nazywanie delfina pseudorybą. No, ani Hancock nie jest archeologiem, ani delfin nie jest rybą, tak? I więc jak gdyby nie ma co gadać, nie? To jest człowiek, który jak najbardziej się może mylić, on o tym wie. Ma kilka swoich fantastycznych koncepcji co do tego wszystkiego, nie jest to idealne. Ale myślę, że jak obserwuję jego twórczość, to ona chyba się robi coraz to bardziej taka naukowa. I myślę, że do tego jeszcze wrócimy na koniec, ale tylko znacznie lepiej i dłużej, nie? Możesz go jakoś tak troszeczkę nakreślić, kiedy zaczął działać, tak pi razy drzwi, nie musi być dokładnie. No to jak wspomniałeś, właśnie tutaj cały myk polega na tym, że on nie ma wykształcenia i to jest coś, co mu się najbardziej zarzuca. On to jest Anglik, w ogóle urodzony w Edynburgu, który dzieciństwo spędził w Indiach. Tam jego ojciec pracował jako chirurg. Tam w wieku lat 15, zdaje się, wrócił na wyspy i skończył studia socjologiczne. Był socjologiem. Zajmował się takimi typowo socjologicznymi sprawami. On był jakimś korespondentem różnych dosyć znanych angielskich gazet w Afryce. Generalnie właśnie jego pierwsze jakieś publikacje, książki dotyczą sytuacji społecznej w Afryce Wschodniej. Po te tematy historyczne sięgnął, to były już lata 90. Najbardziej znana jego książka właśnie z tego okresu, Ślady Palców Bogów, zrobiła bardzo dużą furorę. Postawił tezy właśnie, o których dzisiaj będziemy mówić. I no, przyjęło się to. Oczywiście od razu spotkało się z dużą krytyką ze strony akademii. Później również oprócz tych tematów takich typowo historycznych, związanych z tą zaginioną cywilizacją, która jest dzisiaj tematem audycji, Hancock zajął się tematem psychodelicznych środków.
Mówił o kanabis, o ayahuasce, nie ukrywał, że sam doświadczał działania tych substancji. Wydaje mi się, że to również jest coś, co w pewnych kręgach go wyklucza. Dla wielu ktoś, kto eksperymentuje z czymś takim, nie jest wiarygodny. Tak już jest. Dla mnie nie ma to zupełnie znaczenia, absolutnie. Nie interesuje mnie to wręcz, co on o tym myśli. To było coś innego. Próbował doświadczyć czegoś, jego sprawa. Nie powinno moim zdaniem mieć to wpływu na to, że krytykowane są jego inne koncepcje. W każdym razie od tych lat 90. Hancock zajmuje się tą tematyką poszukiwania zagubionej cywilizacji, która rzekomo miałaby być cywilizacją matką dla tak zwanej naszej cywilizacji, a o której nauka milczy. Napisał kilka książek w tym temacie, współpracował z różnymi innymi badaczami, którzy również mają spojrzenie, powiedzmy, alternatywne w stosunku do tego, o czym mówi Akademia. I wydaje mi się, że jego poglądy w bardzo fajny sposób jakby ewoluują. Widać to właśnie na przestrzeni tych lat, w tym momencie, 30 powiedzmy, że to jest, dzieje się to, o czym wspomniałeś, że ta jego działalność staje się tak coraz bardziej jakby naukowa, mimo że on tym naukowcem nie jest. I uważam, że to jest właśnie coś bardzo, bardzo fajnego. Nawiązując do serii, którą pokazuje Netflix, o której dzisiaj będziemy mówić, wydaje mi się, że to jest nastał właśnie moment, mimo że jego książki były bestsellerami, sprzedawały się naprawdę w wielkich ilościach. Zdaje się, że z tego co pamiętam, na 27 języków zostały przetłumaczone i naprawdę były popularne. Tak myślę, że ten serial, który teraz można obejrzeć na Netflixie, przybliży temat w ogóle szerokim masom, co jest bardzo fajne i bardzo polecam, jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział. Polecam po wysłuchaniu audycji zainteresować się tą serią. Jest bardzo fajnie zrealizowana, bardzo przystępnie wszystko jest pokazane dla kogoś, kto nie siedzi głęboko w tym. Jak najbardziej, najlepsza możliwość, żeby zacząć interesować się tym tematem. Myślę, że wielu z was po obejrzeniu, to jest 8 odcinków półgodzinnych, także nie jest to nie wiadomo jak długie, nie będzie absorbowało jakichś całych wieczorów długich, a na tyle jest wciągające, że na pewno wielu z was samemu postanowi już bardziej wniknąć, czy to w książki Hancocka, czy w jakieś inne materiały, których jest w internecie jest dużo, łatwo znaleźć na YouTubie, jest mnóstwo jakichś podcastów, wywiadów, też są artykuły różnej maści na ten temat. Także naprawdę jako taki startup, piękna sprawa, polecam. Należy jeszcze wspomnieć, że jest to coś zupełnie innego niż Starożytni Kosmici, niż Daniken czy David Icke, tak? Często się go wstawia w jednym szeregu, zupełnie inna para kaloszy. Zdecydowanie. To jest coś takiego, jak ty wspomniałeś na samym początku, zapowiadając nową serię audycji. To jest takie szuranie w cudzysłowie, ale z klasą. I zupełnie na innym poziomie. Nie ma co w ogóle porównań do teorii Icke'a czy starożytnych kosmitów, którzy teoria jest też ciekawa, z tym, że przez ostatnie ileś tam lat już tak doprowadzona do takiego absurdu, że naprawdę coraz mniej ludzi bierze to poważnie. Jest po prostu sami ci ludzie, którzy promują tą teorię, sami sobie robią źle, moim zdaniem, bo tak jak są elementy tam, gdzie można porozmawiać, tak w pewnych już aspektach doszli do tak absurdalnych momentów, że sami siebie ośmieszają. Natomiast Hancock
działa konsekwentnie, robi to z klasą, to jest człowiek w ogóle bardzo, bardzo kulturalny, w przeciwieństwie do akademii, która potrafi bardzo mocno go krytykować, on nie zarzuca nikomu kłamstwa, on Rasizmu, tak się wtrącę, on był nazwany rasistą. Tak, tak, był nazwany rasistą. Ale generalnie wydaje mi się, że właśnie w porównaniu do strony, która go krytykuje, on potrafi z tego, w cudzysłowie powiedzmy, konfliktu wybrnąć z dużo większą klasą niż przedstawiciele akademii. Nie będziemy wchodzić za bardzo w szczegóły tych wszystkich lokacji, które opisuję w swoim serialu, żeby wam nie spoilować, tak? Bardzo ciekawe miejscówki. Myślę, że możemy wspomnieć. Po prostu, tak. Tak, ale nie będziemy opowiadać poszczególnych odcinków, bo nie. No nie ma to sensu. Lepiej sobie obejrzeć. Jeżeli idzie o Hancocka, to muszę powiedzieć, że bardzo zabawnym jest to, jak jeszcze raz w miarę upływu czasu jego pogląd i narracja się cywilizują. No i tak powoli zaczynają się z tą naukową spotykać, ale o co chodzi? Moi drodzy, ja na miniaturce napisałem prehistoryczna cywilizacja Hancocka i to jest technicznie prawidłowe określenie. Serial się nazywa Starożytna Apokalipsa. Starożytność była później niż omawiana epoka. Według Hancocka pierwsza ludzka cywilizacja istniała gdzieś od momentu, w którym żeśmy wyszli z Afryki, czyli 90, 60, 80 tysięcy lat temu do 1200-800 lat temu, kiedy miało miejsce zdarzenie zwane Młodszym Driasem. To był czas taki, w którym załamał się absolutnie klimat. I tutaj ciekawa sprawa, bo jeszcze jakieś dwie dekady temu, a niektóre rzeczy nawet 3 lata temu, były negowane. Te rzeczy, które mówił Hancock. Wyobraźcie sobie, szczególnie jeżeli tego nie znacie, to faktycznie wydawało mi się to słuszne. Hancock od dłuższego czasu postulował, że ogromny obszar Ziemi ma warstwę nanodiamentów. No brzmi kosmicznie, nie? Reptilianie, nanodiamenty, to są bzdury. Okazuje się, że taka warstwa istnieje. I przynajmniej od jakichś 2 lat nie jest już uznawana na wytwór fantastów. Jak sobie wejdziecie na YouTube, zobaczycie krytykę Hancocka na przestrzeni lat, no to zauważycie, jak z roku na rok ubywa argumentów krytyków. O ile Hancock może robi dzikie twierdzenia na temat tego, jaka ta cywilizacja mogła być, chociaż nie w Netflixie, o tyle okazuje się, że według najnowszych danych to nie ludzie spowodowali tylko i wyłącznie wymarcie megafauny, bo taka była jeszcze kilka lat temu oficjalna narracja, tak? Że ludzie wymordowali wszystkie mamuty, wszystkie inne duże zwierzęta, straszne wilki, niedźwiedzie jaskiniowe, to wszystko była wina ludzi. Tak, tutaj warto wspomnieć, że teoria ta mówiła, że stało się to jakby w krótkim momencie na całym świecie, równolegle, w tym samym czasie. To no, jest wręcz no, nieprawdopodobne. Jest to no, niemożliwe, żeby cała megafauna została wytrzebiona przez ludzi w krótkim odstępie czasu wszędzie, nie? Fakt. Były jakieś pomniejsze wysepki. Gdzie ta megafauna nie zginęła. Były też rejony jakieś arktyczne, gdzie ona nie zginęła. I muszę powiedzieć, że owszem, tak, tam nie było ludzi, ale to też nie jest takie proste, że troszeczkę dłużej tam mamuty przetrwały i że jeszcze chodziły po ziemi, kiedy były piramidy, nie? Wcale ten kataklizm, który postulował Hancock, nie miał być globalny w takim sensie, że całą Ziemię zniszczył do zera, tylko miał bardzo duży zasięg, nie? I to jest właśnie chyba jedno z tych licznych twierdzeń, które się przypisuje Hancockowi, a których on tak de facto nie robi, nie? A jeżeli już robi i mówi coś takiego, to raczej w formie skrótu myślowego.
No bo obszar występowania tych nanodiamentów jest jasno określony, nie? Możecie go znaleźć, te mapy, które opisują obszar występowania tych właśnie czegoś takiego. No to to jest przypuszczalny obszar największego takiego kataklizmu klimatycznego z młodszego triasu, który Hancock przypisuje meteorowi albo komecie, tak? I co ciekawe... Ja może jeszcze przy okazji tylko wtrącę, jeżeli chodzi o tutaj spojrzenie na temat od strony właśnie geologicznej, to jest człowiek, nazywa się Randall Carlson, i jeżeli kogoś interesuje takie spojrzenie geologiczne, to właśnie jest to ktoś, kto chyba w tym temacie ma najwięcej do powiedzenia, więc polecam to nazwisko również. Obok Hancocka Randall Carlson. Okej. No też warto zaznaczyć, że to nie jest coś takiego, że twórczość Hancocka nie jest uniwersalnie przez wszystkich, którzy są jakimiś akademikami, mają wykształcenie kierunkowe, negowana. Nie jest tak. Jak zobaczycie sobie ten materiał z Netflixa, to zobaczycie, że doktorów i profesorów tam nie brakuje. Żeby było zabawniej. Jest ich, no, niemało, delikatnie rzecz ujmując. No dobra. Czyli tak. Trzeba pamiętać, że to nie oddaje całej twórczości Hancocka. Ona oryginalnie była dużo bardziej fantastyczna niż to, co zobaczycie na Netflixie. O. I faktycznie taką zrobiłem sobie syntezę krytyki i gdybym miał najbardziej nieprzychylnie opisać cywilizację Hancocka, to by była cywilizacja stworzona przez blond włosych neandertalczyków, którzy pod wpływem psychodelików i zioła budują przy pomocy telekinezy megastrukturę. Więc tak, jak posłuchacie sobie jeszcze jakichś starszych wypowiedzi, nie dużo starszych wypowiedzi Hancocka, na przykład u Joe Rogana, to taki jego poprzedni znowu powrót na języki, to faktycznie mówi tam o czymś takim, że no, niektórych megastruktur faktycznie dalej do końca nie potrafimy otworzyć i dobrze by było rozważyć taką możliwość, czy jakoś nie były tam użyte środki psychoaktywne, żeby to wszystko zrobić, nie? I to tak raczej dosyć delikatna wypowiedź, bo w zasadzie jakby się uprzeć, można się też spotkać z bardziej bezpośrednimi wypowiedziami, że wręcz używano telekinezy. Ale, tak jak mówię, w miarę tego jak ewoluuje jego twórczość, coraz to mniej takich bzdurek w niej się znajduje i coraz więcej rzeczy, które mówi, znajduje potwierdzenie. To w zasadzie jest zupełnie odwrotne do tego, co obserwujemy w środowisku alternatywnym obecnie, tak? Gdzie wygrywa ten, kto powie największą bzdurę. No tak to jest już teraz, że środowisko to alternatywne, tak zwane, w cudzysłowie, ja tego używam w cudzysłowie zawsze, no brnie już po prostu prosto na zderzenie z murem. Często to są rzeczy, nie wiem, wydaje mi się, że oni się prześcigają. Jeden chce być bardziej oryginalny od drugiego i wymyślają już naprawdę tak absurdalne historie, że tego się nie da słuchać, albo ewentualnie można to posłuchać w kategorii kabaretu. Natomiast u Hancocka fajnie to ewoluuje. Robi się to coraz bardziej naukowe, tak jak mówiliśmy. I właśnie to go odróżnia moim zdaniem na przykład od środowiska związanego ze starożytnymi kosmitami, gdzie oni brną właśnie byleby coś nowego wymyślić, nie? I sprzedać ludziom nowy temat i pewnie na tym dobrze zarobić. Hancock tego nie robi i za to mu chwała. No tak. Ja nie wiem, jak on to finansuje i jak on to ogarnia. Czy jest, chyba jest bogaty z domu, że tak powiem. Ale ma też pewno jakichś donatorów. To jest człowiek, który cały świat praktycznie zwiedził. Był w tak fantastycznych lokacjach, że no, zapiera dech w piersi. Jedną z nich możecie widzieć na miniaturze. Zaraz na chwilę wjedzie do nas na wideomapa, a później będziemy się posiłkować takimi wyobrażeniami stworzonymi przez sztuczną inteligencję i dzięki pomocy Xila,
który zainwestował swój czas i pieniądze po to, żebyście mogli zobaczyć te niesamowite obrazy. Tak troszeczkę poglądowo, mały też teścik tego wszystkiego na dzień dobry. Bez przesady, największa piramida w Meksyku to taka piramida jak kopiec Kraka jest piramidą, jeśli obudować go kamieniem. Zobacz sobie, co tam jest w Netflixie, bo nie chcę spoilować. Zobacz, jakie rzeczy uważane są za trudne, bądź niemożliwe wręcz do zbudowania, ale raczej trudne. Jeżeli chodzi o piramidy konkretnie egipskie, tak? Bo to nie jest tak, że nie da się żadnej piramidy zbudować i w ogóle nic. Nie, no da się jak najbardziej, nie? Niestety jest troszeczkę problem, w niektórych piramidach faktycznie są elementy, które są zajebiście ciężkie i musiałbyś mieć, jak to się mówi, zajebiście długą rampę, żeby je tam przycisnąć, tak? No bo tarcie powyżej pewnego kąta uniemożliwia ci pchanie ciężkich obiektów w zasadzie. Nie jest to, nie skalują się te wektory siły na tyle, żebyś mógł faktycznie wszystko cisnąć tak, jak ci się żywnie podoba. I no jest problem, tak? Jest z kilkoma głazami problem. Jak zobaczycie sobie te rekonstrukcje budowy piramid, no to fajnie to wygląda, kiedy patrzycie sobie na Smargasma i on sobie wyliczył, że każdy blok jest taki sam. No, nie we wszystkich piramidach jest taki sam i niektóre są kurewsko ogromne. To się generalnie piramidy są bardzo różne, to trzeba powiedzieć szczerze, że to nie jest tak, że każda jest identyczna i no wiadomo, że głównie ludzie odnoszą to do piramidy, wielkiej piramidy w Gizie. Są piramidy, które są dużo niższe, które są ciut inaczej zbudowane i nawet przyjmując, że w jakiś sposób można by dokonać tego takimi konwencjonalnymi metodami, o jakich mówi nauka oficjalna, no to dochodzi tutaj dużo innych kwestii typu lokalizacja, ustawienie, wymiary, precyzja właśnie odnośnie orientacji astronomicznej i to trzeba wziąć wszystko pod uwagę, nie tylko sam fakt, jak ona została zbudowana od strony technicznej, jak kładziono ten głaz jeden na drugi, aczkolwiek no, w wielu przypadkach nawet samo to jest bardzo zastanawiające i no, do mnie nie przemawia, do mnie jako do archeologa nie przemawia to, w jaki sposób na przykład egiptolodzy tłumaczą sposób budowania piramid. Jest to niewykonalne. Zresztą był eksperyment, to już chyba lata 70. jeszcze, więc dawno temu, Japończycy w Egipcie próbowali z tymi metodami oficjalnymi zbudować piramidę. Szło bardzo, bardzo, bardzo ciężko, wszystko to się rozsypywało, w końcu dali sobie spokój i to jeszcze chyba, z tego co pamiętam, to rząd egipski po prostu ich wyprosił, bo to już tam zakrawało jakieś absurdalne sytuacje, oni tam próbowali to jeszcze jakoś ratować, a nic się im zupełnie nie udawało, po prostu to nie działa. Metody, które egiptolodzy podają jako oficjalne, do jakim została piramida stworzona, w praktyce nie działają. Wiadomo, ta piramida nie była, ten model nie był, nie miał być tak wielki jak oryginalna piramida, ale chodziło tutaj o zasadę transportu i układania tych bloków. Niewykonalne w tych czasach. Żeby było zabawniej, ja dalej twierdzę, że ogólnie to się da jak to zrobić, tylko że my nie wiemy, jak to było zrobione. Jest, jeżeli chodzi o tą budowę piramid, zarzuca się Hancockowi, że tak, wiadomo jak to jest. A on mówi hola hola. To mówi hola hola? Mówi to samo, co mówią krytycy wobec niego, tak? Gdzie są ślady tej twojej wielkiej cywilizacji, nie? No, gdzie są ślady tych, kurwa, przepraszam, tych twardych ramp, nie? Które by musiały być mocno zbite, żeby te kamienie przenosić, nie? Szczególnie te wielkie głazy, bo te takie przeciętne, które są w większości, co najmniej 90% budulca, spoko. Ale tych największych, no raczej by było ciężko. Po prostu z piasku usypać rampę. Więc może była jakaś inna metoda. Tutaj jeszcze dochodzi też kwestia, ja w tej chwili już nie pamiętam dokładnie liczb,
ale biorąc pod uwagę ilość bloków, z których zbudowana jest piramida w Gizie i czas jej wykonania, to tam chyba wyliczono, że musiałyby być te bloki kładzione z częstotliwością chyba co minutę czy co półtorej przez ileś tam lat, dzień i noc. Więc no, chociażby to już wyklucza taką możliwość. Jeszcze jedna rzecz. Bloki transportowano jakoby Nilem na jakichś barkach czy tratwach. Nie znaleziono nic, co żadnych śladów w rzece, w samym Nilu. Czyli wychodziłoby na to, że nigdy nie doszło do żadnego wypadku, żaden blok się nie zatopił, co przy takiej ilości tego materiału i tych metodach, które były wówczas wykorzystywane, no jest niemożliwe. Coś takiego musiałoby się stać, gdzieś jakieś pozostałości musiałyby być. Nie ma nic, więc... No wiesz, tak to jest, słuchaj, to jest na takiej zasadzie, że kosmita, który przyleciał na Ziemię, nie ma prawa mieć popsutego statku i się rozbić, ale już Egipcjanin, który, wiesz, nie umie czytać, spokojnie może miliony bloków przetransportować rzeką i ani jeden się nie zatopi. Tak, i ustawić się idealnie astronomicznie. Z tą astronomią to będzie ten punkt, w którym się zgadzamy, to ci już mówiłem wcześniej, do tego przejdziemy później, ale tak siedzimy w tym Egipcie, no. Cofnijmy się w końcu do tej prehistorycznej cywilizacji. Nie? Jak to wyglądało zdaniem krytyków? Zdaniem krytyków zawsze mówią, gdzie jest metalurgia, gdzie są śmieci, gdzie są ciała, gdzie jest wszystko, nie? Jest wszystko i w ogóle przecież gdzie jest ropa, gdzie samoloty tamtej zaawansowanej cywilizacji i bomby atomowe. No, gdzie to się podziało, nie? Gdzie te wszystkie zużyte kopalnie? Gdzie to jest? No, a jak tą cywilizację widział Hancock? I o czym mówić? Albo też jakie nam pole, że tak powiem, zostawia, nie? No Hancock nie mówi jednoznacznie, jak ta cywilizacja wyglądała, bo tego nie wie nikt i on tutaj się nie sili na jakieś nie wiadomo jakie wymysły. On po prostu twierdzi, że była cywilizacja rozwinięta i teraz tutaj jest pole do dyskusji, co to znaczy cywilizacja rozwinięta. Wydaje mi się, że ile ludzi, tyle mogłoby być poglądów, aczkolwiek no w większości rozwinięta cywilizacja kojarzy się przynajmniej z czymś takim, co jest teraz, tak? Czyli jakieś, nie wiem, silniki, wysokie budownictwo, elektronika i tak dalej. Dlatego właśnie to, co wspomniałeś, głównym tutaj zarzutem do Hancocka jest, gdzie są te pozostałości wszystkie. A no, mi się osobiście wydaje, że nie jest wcale powiedziane, że cywilizacja rozwinięta musiała się rozwijać w tym samym kierunku, w którym rozwija się nasza cywilizacja. Być może mieli zupełnie inne priorytety i szli w kierunku, w którym no, nam nawet sobie jest ciężko sobie tłumaczyć i uzmysłowić sobie, w jakim kierunku to mogło pójść. Oni mogli mieć wiedzę, mogli mieć jakąś technologię, o której my nie mamy kompletnie pojęcia. Nie można tego odrzucić. To jest tak, jakby założyć, że istnieje życie poza Ziemią i wszędzie to życie wygląda tak, jak tutaj u nas na Ziemi, tak? Że istoty inteligentne muszą być podobne do człowieka. Tak wcale nie jest. Tak samo wcześniejsza cywilizacja, która rozwijała się no jakby zupełnie niezależnie od tego, co było później, może poszła zupełnie w innym kierunku. Miała wiedzę, ale tę wiedzę wykorzystywali do czegoś innego, nie do produkcji plastiku czy nie wiem, wieżowców. Dlatego nic takiego nie znajdujemy, aczkolwiek to też nie jest tak, że nie ma nic, bo jednak są te budowle, są pozostałości i na ziemi, i pod wodą, które coś tam o tej cywilizacji mogą nam powiedzieć, tak? Powiedziałeś pod wodą. To, co ja zauważyłem u krytyków, to jest kompletne pomijanie tego prostego faktu. Zobaczcie sobie teraz na ekran. Widzicie mapę Eurazji sprzed 20 tysięcy lat. Różnica poziomu morza to jest 120 metrów. Jakie to ma konsekwencje? Ano takie, że jak sobie przypomnicie
gdzie powstawały cywilizacje, czyli najczęściej w deltach rzek albo międzyrzeczach, ale najczęściej w ujściu rzeki, jakieś takie konkretne miasta, które trzęsły światem, to jest spora szansa, że te miasta były zatopione. Są zatopione. Mało tego, erozja taka, którą powoduje woda morska, jest dużo, dużo silniejsza niż to, co powoduje powietrze. Więc szukanie tam, gdzie powinniśmy szukać, te wszystkie miejsca, które powinniśmy szukając, sprawdzając tą hipotezę, sprawdzić, są pod słoną morską wodą. Nawet jeżeli tam była używana jakaś minimalna metalurgia z takich meteorytowych źródeł albo powierzchniowych, no to chyba nie muszę mówić, jak woda morska traktuje metal. Możesz troszeczkę to przybliżyć. Halo, halo? A, chyba ma ten. Tak, tak, nie, jestem. No jak się zachowuje? Bo mieszkasz tak w troszeczkę bardziej morskim klimacie. Jak się zachowuje metal taki, który nie jest na to stricte przygotowany? Metal, który jest nieprzygotowany na działanie wody morskiej, to jest kwestia czasami 20-30 lat i jest skorodowany zupełnie. Jakieś mniejsze części po prostu przestają istnieć zupełnie. I to jest coś, co na własne oczy widziałem. I no i tak to działa. Woda morska to jest naprawdę żywioł, który potrafi zniszczyć bardzo dużo w krótkim czasie. A jeżeli mówimy tutaj o ilość tysiącach lat, to myślę, że taka woda morska potrafi naprawdę zniwelować do zera coś, co było nawet całkiem sporych rozmiarów. Oczywiście nie wszystko. Wiadomo, są dużo tych rzeczy, które jakoby z tamtego okresu pochodzą, to są wytwory kamienne, więc tutaj już tak łatwo nie jest. Ale no, myślę, że między innymi działalnością tą erozyjną w cudzysłowie wody morskiej można też wyjaśnić wiele, można wyjaśnić to, że wiele z tych rzeczy, które mogłyby po tamtej cywilizacji zostać, po prostu nie przetrwało. Domki drewniane, statki zostałyby? Prędzej. Myślę, że metal jest najbardziej narażony na coś takiego. Aczkolwiek ja mówię, ja osobiście skłaniałbym się w takim kierunku, tylko że to jest moje zdanie, być może się mylę, że ta cywilizacja może nawet niekoniecznie wykorzystywała jakieś takie metalowe rzeczy. Jak widać, oni się chyba bardziej lubowali w kamiennych konstrukcjach. I metal to może nawet nie było to, co było dla nich najważniejsze. Nie mówiąc już tutaj o jakichś zarzutach naukowców, że nie ma pozostałości plastiku, jeżeli ta cywilizacja była zaawansowana, tak? Bo to, że my produkujemy plastik, to nie znaczy, że inna cywilizacja równie zaawansowana lub bardziej musi robić to samo. Może być, słuchaj, ja ci powiem tak, moje podejście do ekologii jest takie, że w sumie tylko jedna cywilizacja żyje ekologicznie, jakoś, i to jest cywilizacja zachodniego człowieka. Wszystkie inne śmiecą okrutnie, nie? I mają za sobą okropne rzeczy wobec środowiska. To jest taki mit szlachetnego dzikusa. Wystarczy popatrzeć na Indie, Chiny, jak tam jest zniszczone środowisko, niesamowicie. Indianie też nie byli święci z Ameryki Północnej. Tak dla waszej informacji, to nie jest tak, że Indianie nigdy nie widzieli koni i to w ogóle w ich kulturze nie istniało, chociaż o tym jeszcze przyjdziemy, jak te mity się dalej ruszają. Indianie wymordowali wszystkie konie na kontynencie amerykańskim. Tacy byli ekologiczni, że wymordowali wszystkie konie co do jednego. Więc ja, jeżeli ktoś jest takim jakimś Bambi Greenpeace ekologiem, myśli sobie, że te wszystkie wymierania teraz to jest tylko wina białego człowieka, to się myli. Bo to jest w sumie jedyna kultura, która jakoś aktywnie temu przeciwdziała. Na szczęście niektóre inne też się jakoś tego od nas uczą. I ja nie wykluczam, że była cywilizacja, która była od nas dużo mądrzejsza pod tym względem. I po prostu w początku dbała o to, żeby nie robić syfu. No bo coś tam gdzieś po kolei miało miejsce i stali się ofiarą tego, że był jakiś kataklizm ekologiczny. Przypuszczam, że jednym z powodów ucieczki z Afryki był jakiś ekologiczny właśnie kataklizm. Jeżeli ta cywilizacja faktycznie uciekła
z Afryki wskutek ekologicznego kataklizmu, no to mogła być już wtedy wstępnie nakreślona, żeby mieć fixum dyrdum na punkcie tego, żeby nie niszczyć środowiska i nie zostawiać po sobie jakichś trwałych śladów. Tutaj jeszcze jest kwestia taka, że nam, patrząc z pozycji naszej cywilizacji, wydaje się na przykład, że kamienne tabliczki, na których tam przed tysiącami lat zapisywano różności, no to był jakiś taki najprostszy, prymitywny sposób. Tylko zwróćcie uwagę na to, że takie tabliczki kamienne przetrwały przez tysiąclecia. Nie wydaje mi się, żeby przez tysiąclecia przetrwały nasze twarde dyski, czy nawet książki. Nie? Jest ktoś, kto chciał zapisać wiedzę na długo dla potomnych. Myślę, że prędzej właśnie zrobiłby to w kamieniu, czy na jakichś nawet glinianych tabliczkach, niż na tak nietrwałych środkach, jakich my teraz używamy. Prawda jest taka, że no wystarczy naprawdę niewiele, żeby wszystko to, co jest w tym momencie jakby przechowywane w sposób elektroniczny, padło. Tutaj mamy na czacie mamy takie fajne, polecam Horizon Zero Dawn, swoją drogą, w tej kwestii troszeczkę. Wełnisty na czacie pisze, ludzie mają by default zakodowane, żeby śmiecić, sprzątać po sobie, trzeba się nauczyć. No to właśnie mówię, na tym polega cywilizacja, że to by default się czymś zastępuje, wymienia, tak? Dlatego to być może mogła być cywilizacja. Nie jest powiedziane, że oni musieli być jakoś niesamowicie rozwinięci, tak? No nie, na jakiej podstawie? No, tak, właśnie to jest to, o czym mówi Hancock. On nie zakłada, że to było niewiadomo, że ta cywilizacja to było nie wiadomo co. Że to było coś, co się nie mieści zupełnie w naszych głowach teraz. Ta cywilizacja mogła być, powiedzmy, no ciut bardziej rozwinięta niż te inne ludy wówczas mieszkające na Ziemi, tym, że poszła w innym kierunku. Właśnie tutaj to trzeba, myślę, podkreślić, żebyście sobie nie myśleli, że tutaj chodzi o to, że to była nie wiadomo jaka wielka kosmiczna cywilizacja, która nie wiem, latała może w kosmos. Nie, niekoniecznie. Tutaj jakieś różnice mogły być naprawdę nie tak ogromne, aczkolwiek jakby oni po prostu wybrali inny kierunek rozwoju na tej zasadzie. Taki neolit na sterydach. O, można tak powiedzieć. Na ekran wjechały wizualizacje stworzone przez sztuczną inteligencję ręką i portfelem Naxila. Dziękujemy. No, to jest taka wszystko luźna interpretacja tego, czego byśmy się mogli spodziewać pod wodą. Wiemy, że tego raczej na 90% nie ma. Nie było to takie spektakularne. I raczej, jeżeli ta cywilizacja po sobie zostawiła jakieś megalitczne struktury, to znajdowały się one celowo wyżej. I gdzie? No to zobaczycie właśnie w tym serialu Starożytna Apokalipsa. To jest to, czego byśmy się maksymalnie mogli, moim zdaniem, spodziewać, a czego się oczekuje, że znajdziemy? No, czegoś takiego, tak? Na przykład, co jest moim zdaniem zupełnie absurdalne i jakoś w ogóle nie ma pokrycia w rzeczywistości, nie? Kompletnie nie wiem, dlaczego, jak ktoś powie zaawansowana cywilizacja, to od razu muszą to być wieżowce, odrzutowce, komputery, szmery, bajery, tak? I dzikie węże. O, może trochę o tych wężach. Moi drodzy, węże to też jest motyw twórczości Hancocka, który tak troszeczkę mu robi krecią robotę, nie? Bo on o tym mówi i to w bardzo sensowny sposób. A jak się słyszy teraz obecnie, szczególnie w oparach alternatywy o wężach, to ma się z tyłu głowy Danikena i Jajka. O wężach Hancock mówi w kontekście właśnie meteorów czy komet. Że tak przedstawiali starożytni czy tam prehistoryczni ludzie te zjawiska astronomiczne. I faktycznie te węże są kulturowo jako coś złego przekazywane dalej. Na przykład na słynnym Gobekli Tepe też możecie gdzieniegdzie znaleźć inskrypcję węża. Rzeczy, które prawdopodobnie są dawnymi
mapami gwiezdnymi. Są inne niż nasze, no bo każda kultura, jak musicie wiedzieć, ma inną mapę nieba tak naprawdę. Jeżeli była na tyle ogarnięta, żeby się bawić w mapę nieba. A większość gwiazd, które widzicie, nazwali Arabowie. Ha, żeby było zabawniej. Tak z ciekawostek astronomicznych. No i co? Zanim, jak ja to mówię, zanim pierwszy Żyd zszedł z drzewa, zanim napisano Biblię, zanim powstał judaizm już taki praktyczny, czyli ten politeizm pełnogębny przekształcił się w henoteizm, który teraz nazywamy monoteizmem, bo wypada. Wszystkie. Ogromna ilość kultur, szacuje się ile? 2000 prawie? Jest mitów? Tak, 2000 mitów z całego świata wspomina wydarzenie pod tytułem Wielki Potop. No. I w wielu, bardzo wielu wypadkach jest bardzo dużo wspólnych wątków. Wiadomo, to się tam w zależności od kultury lekko różni, ale jakiś rdzeń prowadzi do tego samego. I to jest słownie 2000 mitów praktycznie z całego świata. Opcje mamy dwie. Z zapisu kopalnego wiemy, że około 70 tysięcy lat temu ludzkość została przetrzebiona przez jakiś globalny kataklizm. Przypuszcza się, że to był wulkan. Nie jest do końca wykluczone, że nie był połączony w jakiś sposób z powodziami albo ulewami. Albo to było później. Albo to było dużo później. Nie przypominam sobie jakichś wielkich, ogromnych, niemalże globalnych powodzi w historii takiej, którą znamy. Nie przypominam sobie po prostu, żeby były jakieś takie lata w zapisanej historii, że wszędzie była powódź. Nie było czegoś takiego. Jeżeli mówimy o czasach historycznych, to nie, to na pewno nie było nic takiego. No i teraz tak, żebyście mieli perspektywę, bo dla mnie koncepcja tego, że cała Ziemia była zalana, jest po prostu idiotyczna. Natomiast wracając do tej mapy, którą pokazałem wcześniej i pokażę ją jeszcze raz, żebyście mieli pogląd. Ja przypomnę, że najbardziej zaludnione tereny, jeżeli wtedy istniała już jakaś cywilizacja albo ludzkość jako taka działała, to były raczej tereny przy morzu, tak? Bo też jest dostęp do ryb morskich i tak dalej, łatwiejszy transport, spław rzeką. To były tereny niskie i bardzo podatne na zalew, tak? Więc większość ludzi faktycznie mogła być, jeżeli gwałtownie topniały czapy lodowe, a był taki moment właśnie w tym młodszym driasie, co jeszcze kilka lat temu było wyśmiewane, że faktycznie w przeciągu kilku tygodni wychodzi na to, dosyć duże ilości wody się na ziemi nagle pojawiły i dość szybko się poziom morza podniósł. W rezultacie Karol Verytat tutaj sugeruje, że ta cywilizacja nazywała się Sodomici i została zalana nieprzypadkowo. Okej, okay. No to możemy czasami też o nich mówić per Sodomici. No to ci Sodomici, którzy byli przodkami także Żydów i wszystkich chrześcijan, pozdrawiam, i nas wszystkich, zostali zalani, tak? W wyniku jakiegoś katastrofalnego wydarzenia. Jaka była jego przyczyna? Jakby wam to powiedzieć, klimat jest skomplikowany. Bardzo teraz się to wszystko upraszcza, mówi, że dwutlenek węgla nas zabije i się spalimy, zamrozimy. Jeszcze w latach 70. nam grożono, że się zamrozimy. Później było, że na pewno się spalimy, teraz jest zmiana klimatu, ale generalnie w powszechnym mniemaniu jest takie duże uproszczenie, że główną przyczyną wszelkiego zła jest dwutlenek węgla i tenże dwutlenek węgla podwyższa atmosferę i się dzieją złe rzeczy, tak? Gazy cieplarniane, etc., etc. No to nie jest takie proste. Prądy morskie, oceaniczne też mogą i wpływają fenomenalnie na to, jaka jest temperatura na Ziemi. I owszem, może być sytuacja taka, że jakiś, powiedzmy, lądolód został roztopiony w wyniku impaktu, a to spowodowało, że zmieniły się prądy. Jest też taka hipoteza na tapecie, że stopniały lądolody, zmieniły się prądy morskie, oceaniczne, zmieniła się cała cyrkulacja powietrza i ciepła na Ziemi i zaczęły się dziać dziwne rzeczy, zmienił się klimat, skończyła się epoka lodowca. No, więc tak to wygląda. I okej, coś miało miejsce. Jak sobie popatrzycie i wpiszecie ten młodszy drias, to faktycznie
był tam jakiś katastroficzny, szybka zmiana klimatu i wiemy z całą pewnością, że Homo sapiens już wtedy istnieli. I to tacy współcześni Homo sapiens, nie tacy sprzed 200 tysięcy lat, kiedy ten gatunek powstał, jeszcze sobie chodzi po Afryce, tylko już tacy, których znamy skrzyżowani z Neandertalczykiem, z Denisowianinem i tak dalej i tym podobne, tak? Czyli już Europa wtedy już była zasiedlona, tak? Stany, znaczy Ameryka też, tego co pamiętam. Jeżeli... Ja nie wiem, czy tutaj w tym momencie nie wspomnieć może chociaż jedno zdanie o właśnie o Neandertalczyku, chociażby Neandertalczyk nie wyginął. Neandertalczyk został wchłonięty przez Homo sapiens. Bo są właśnie między innymi jednym z takich kluczowych dowodów Hancocka są ślady, są znaleziska zębów Neandertalczyków na Malcie, co przeczy zupełnie naukowym tej oficjalnej nauce, która mówi, że Malta była niezasiedlona zupełnie. I pierwsi ludzie, którzy tam dotarli, to byli sycylijscy farmerzy, chyba co zajęcie 3000 lat przed naszą erą. Okazuje się, że tam znaleziono ślady Neandertalczyków dużo wcześniej i ci Neandertalczycy doszli tam na piechotę, bo właśnie w tym momencie, kiedy ten poziom wód był niższy, Malta była połączona z Sycylią i z Półwyspem Apenińskim, tak? Więc są na to dowody, niechętnie przez naukę oficjalną przyjmowane. Oni to szukają wymówek, żeby tego nie uznawać, ale tak jest. W każdym razie potem z czasem ten Neandertalczyk został wchłonięty przez Homo sapiens, bo właśnie zawsze pada pytanie o Neandertalczyka. Ja pamiętam, że będąc na studiach uczono nas, że niemożliwe były krzyżówki gatunków między Homo sapiens i Neandertalczykiem. Później po iluś tam latach okazało się, że było to możliwe. Są znaleziska, które to potwierdzają, więc tak tylko tutaj chciałem wtrącić, jeżeli ktoś by chciał się pytać o Neandertalczyka i to, co się z nim stało w tym okresie. Genetycznie zostało całkiem niedawno na latach udowodnione, że każdy człowiek, który nie jest natywnie w 100% czarny, ma albo denisowiańskie, albo neandertalskie, najczęściej mieszankie obu geny. Dokładnie, zgadza się. I w pewnym momencie, mało tego, jest taki etap, że jeszcze wcześniej niż do tej pory myśleliśmy, gdzieś tam, na samym początku tej ucieczki z Afryki, już zdarzyła się jakaś grupa uciekinierów z Afryki, którzy gdzieś tam zrobili dziecko jakiejś pani neandertalczyk i to wszystko poleciało dużo szybciej na kilku płaszczyznach. To jest skomplikowany temat. I okazuje się, że no, raczej żeśmy tych ludzi nie zabili, tylko żeśmy zrobili jeden gatunek. Nie? Po prostu wyszło tak, że biały człowiek i żółty człowiek, czyli Denisowianie i Neandertalczycy, znaczy się biali ludzie są bardziej Neandertalczykami, bardziej Denisowianami, są żółci, są wymieszani, tak? Tamte gatunki człowieka, rasy człowieka w zasadzie można powiedzieć, tak, rasy, bo się możemy w pełni krzyżować. Żyją w nas. Rude włosy prawdopodobnie mamy po Neandertalczykach. Jest z nami redaktor Agnieszka. Halo. No cześć, nie mogłam sobie odmówić, żeby nie zadzwonić do takiej audycji na taki temat i zapytać się ciosanego po prostu, już nie dywagując na jakieś tam tematy, wiesz, bardzo historyczne, archeologiczne, jakiej odwagi po prostu potrzeba, tak jak Hancock miał odwagę przez tyle lat, tak jak mówisz, brać się za bary z oficjalną archeologią. Jakiej to odwagi potrzeba, żeby rzeczywiście podważać zdanie tak wielu archeologów na całym świecie, bo wiadomo, że to są jakieś prace naukowe, jakieś wykopaliska i tak dalej, finansowane. I nagle pojawia się człowiek, który to wszystko stawia na głowie. Ja nie oglądałam tego serialu już na tym Netflixie, tak jak mówiliście. Obejrzę sobie. Ale właśnie mam takie pytanie jako do archeologa. Jak uważasz, czy taki człowiek ma szansę rzeczywiście stawić się w światowej archeologii jako nauce?
No to właśnie widzimy, krytyka Hancocka płynie praktycznie z każdej strony. U niego, w jego wypadku było może o tyle prościej, że on nie wywodzi się ze środowiska, więc on tak naprawdę niczym nie ryzykował, podejmując ten temat. Jest konsekwentny, co już wcześniej wspominałem i bardzo za to mu chwała. Wiadomo, że to nigdy nie będzie tak, że 100% tego środowiska będzie go krytykowało. Zawsze znajdą się ludzie, którzy w jakiś tam sposób mniej lub bardziej chociażby zainteresują się tematem. Może nie to, że powiedzą, tak stary, masz rację, było tak jak mówisz, ale no, nie, na pniu tego nie odrzucą. Natomiast, że tak powiem, cała ta wierchuszka archeologiczna, która kręci tym całym biznesem, nie może sobie pozwolić na to, żeby coś takiego dopuścić. Po pierwsze, podważyłoby to ich kompetencje jako naukowców, co w tym momencie wiąże się jakby no z, nie wiem, z samobójstwem naukowym, tak? Druga sprawa taka, że zaburzyłoby to totalnie to, co, na czym obecna nauka jest zbudowana. Praktycznie jeżeli okazałoby się rzeczywiście, że była jakaś cywilizacja, o której mówi Hancock, w tym momencie musimy pisać historię od nowa. Wszystko to, co zostało stworzone przez dziesięciolecia, praktycznie jest można wyrzucić do śmietnika i trzeba zająć się tym od nowa. Zbyt dużo ludzi ma za dużo do stracenia. To są stanowiska na uniwersytetach, w instytucjach różnej maści, mniej lub bardziej ważnych. To są dziesiątki ludzi, którzy budowali swoje autorytety na tej nauce. I w tym momencie, przyznając rację jeszcze komuś takiemu jak Hancock, nie wyobrażam sobie tego, żeby to mogło zadziałać. Ja tak odnosząc to oczywiście analogicznie, aczkolwiek zupełnie inna skala, do tego, co ja na własne oczy widziałem, będąc częścią tego środowiska przez jakiś tam czas, to naprawdę jest tak, że jeżeli coś nie pasuje, to się o tym nie mówi, albo się tworzy tak absurdalne wyjaśnienia pewnych rzeczy, że to trochę aż śmieszne jest. I to często ja byłem świadkiem takich rzeczy w przypadku jakichś kwestii naprawdę nieistotnych. Chodziło o jakieś detale, gdzieś w jakimś, jakaś lokalna mała kultura, ale już pojawiał się jakiś, w cudzysłowie, konflikt między, załóżmy, dwoma naukowcami, gdzie każdy miał jakiś inny punkt widzenia. I to już się stawało rzeczą sporną. Często jeżeli twórcą jakiejś teorii był, załóżmy, profesor, który miał pod sobą iluś tam ludzi, że tak powiem, w cudzysłowie przydupasów, to żaden z tych przydupasów w życiu nie wyraziłby głośno teorii, która by w jakiś sposób podważyła to, co powiedział profesor. Ja powiem więcej. No właśnie, dokładnie. Ja powiem coś takiego, że mi to, coś tak, dokładnie to, co ja teraz powiedziałem, mi to powiedział bardzo znamienity profesor archeologii, że tak to działa, tak w archeologii to działa, że dopóki żyje profesor, to ci, którzy za nim noszą teczki, to są jego słowa. To nie jest jedyna dziedzina nauki, w której tak się dzieje, ale ja to jest akurat... Podejrzewam, że to się dzieje w wielu, wielu dziedzinach. Ale archeologia jest o tyle łatwa, że tak powiem, do takich manipulacji, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to są rzeczy, dużo jednak jest takiej interpretacji jakiejś, może tak, a może tak, a może dokładnie tak, do końca nie jesteśmy pewni, nie możemy wykluczyć, ale nie ma takiej pewności stuprocentowej. Jeżeli mówimy o naukach jakichś bardziej ścisłych, gdzie masz równanie i to wychodzi czarno na białym, tak, czy fizyka, czy chemia, no tam już ciężej to podważyć. A w archeologii zawsze można sobie popływać. Dokładnie, bo tam jest ogromne pole dla wyobraźni, dla interpretacji. Ja to napisałam na czacie
I tak dokładnie uważam, bo to jest jednak przecież my tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, jak to tak naprawdę było. Opieramy się tylko i wyłącznie na jakiejś tam wyobraźni, interpretacji jakichś tam historycznych faktów i tak dalej, ale już ta głęboka archeologia no zupełnie nie daje nam żadnych faktów, prawda? Także tylko jakieś tam domysły. No i tak jak mówisz, rzeczywiście no za tym stoją pieniądze, bo jeżeli nie staniesz za jakimś tam profesorem, który ma twoją teorię, no to jesteś skasowany, no nie masz środków na finansowanie jakichś tam wykopalisk i tak dalej, no nie żyjesz, no nie masz Nie masz dokładnie środków na życie, to nie chodzi o pracę naukową, po prostu tracisz miejsce pracy, tracisz możliwość zarobkowania i pojawia się problem dla ciebie, twojej rodziny. No tak to działa, niestety. Ale to chyba jest też tak podobnie z ukrywaniem znalezisk, tak jak robią te autostrady. Bardzo często znaleziska są ukrywane i po prostu nie, w ogóle nie interpretowane. Teraz ta prywatna archeologia, prywatne biura archeologiczne polegają na tym głównie, że robią wykopaliska pod jakieś tam państwowe budowy, autostrady głównie i tak dalej. Jeżeli oni nawet coś metro w Warszawie, jeżeli oni nawet coś wykopią, to bardzo często z tego co słyszę, takimi też jakimiś tam, wiesz, pokątnymi źródłami, są ukrywane, dlatego że gdyby wyszły pewne sprawy i poważne dla badań jakichś historycznych, archeologicznych źródła, trzeba byłoby zatrzymać budowę i za tym stoją po prostu pieniądze. Dokładnie tak. To są... No. No. No się to działa w ten sposób, że są jakby dwa rodzaje wykopalisk. Są wykopaliska stacjonarne i są wykopaliska ratownicze. Zrobiłem klasyczny błąd. Znowu mi nie zadziałał ten, nie zadziałał mi mikrofonik, znaczy spuszczenie mikrofonu na obydwu źródłach. Przepraszam, to moi drodzy, powtórzę się. Ja kiedyś, jak byłem takim małym pacholęciem, to byłem chudziutki, wątły i w ogóle taki bardzo, bardzo mikry. No i zatrudniłem się na wykopalisku archeologicznym nieopodal mojej wsi, gdzie trzeba było rowerem przytyrać i walić chyba z 8 godzin, jak nie lepiej, w deszczu, w syfie, w mrozie i tak dalej. Nie dałem rady, od razu zrezygnowałem praktycznie. Robota była cholernie ciężka, więc tak dla waszej informacji, bo to jest często pomijane, robota archeologa potrafi strasznie dać w dupę. Ja po prostu skapitulowałem wtedy. Ale to było na terenie dzisiejszej autostrady i było robione 15-20 lat temu wcześniej i było robione bardzo dokładnie. Dokładnie z tej przyczyny, że tam było wiadomo, że jest więcej niż jedna kultura do odkopania. Mogły być ślady na przykład po Mongołach, które były wtedy jakoś mówili, że chętnie tego poszukają. O tych Mongołach jeszcze coś powiem. No i przepraszam tutaj za małą wtopę. Ciosan, powiedz jeszcze, jak to wygląda tam z twojej perspektywy, co o tym słyszałeś. Ja tak, chciałem właśnie tutaj gwoli wyjaśnienia, że są jakby dwa rodzaje wykopalisk. Nie? Są wykopaliska stacjonarne i są wykopaliska ratownicze. I właśnie to, o czym my mówimy, czyli ta praca na autostradach, przy jakichś budowach i tak dalej, to są te wykopaliska ratownicze, gdzie faktycznie jest tak, jak Agi powiedziała, że tam się liczy czas, tam nam nie ma czasu na jakieś, przynajmniej w większości wypadków. Nie ma czasu na jakieś wnikanie, tam trzeba szybko wykopać, bo wyjeżdżają koparki i idzie inwestycja. I no możecie sobie tylko wyobrazić, jak to wygląda, taka współpraca. No to tam jest wszystko do dogadania, że tak powiem, nie? No widzisz sam, Poczekaj chwilkę jeszcze, jeżeli mogę. Też bywa tak, jak mówił Zenek, że są miejsca, gdzie faktycznie, jeżeli jest coś poważnego,
No bo są generalnie tak, nadzór archeologiczny jest jakby obligatoryjny przy każdej takiej inwestycji. Także często jest tak, że tam musi archeolog wejść i tam się faktycznie często na przykład nic nie znajduje albo jakieś śmieci, które są rzeczywiście nieistotne tak naprawdę. I wtedy to się robi naprawdę szybko na odwał i tyle. Ale jeżeli są miejsca, gdzie no jest coś bardziej spektakularnego, że tak powiem, no to wtedy się do tego trochę bardziej trzeba przyłożyć. I no ja na przykład będąc na studiach jeszcze pracowałem też na trasie autostrady, gdzie jedno stanowisko tak naprawdę robiliśmy 3 sezony, bo tam było naprawdę dużo ciekawych rzeczy, co trzeba było sprawdzić dosyć szczegółowo, a też pracując na trasie budowanej autostrady w Irlandii, to nawet do tego stopnia doszło, że po tym jak zaczęliśmy znajdować różności, zmieniono trasę autostrady. I tam, gdzie my kopaliśmy, to miało powstać jakieś muzeum. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy jakiś tam skansen, coś takiego planowali zrobić. Nie wiem nawet, jak to teraz wygląda, ale w każdym razie decyzja była już wówczas, że trasa autostrady będzie zmieniona. Także no tak też się dzieje, nie? Dla mnie to jest tak fascynujące, wiesz, ja to uwielbiam akurat. Dla mnie to jest takie pobudzające wyobraźnię od dziecka w zasadzie. Chyba jedną z pierwszych książek, którą przeczytałam, to był właśnie Złoty Faraon. I od tamtej pory chciałam być egiptologiem i mnie to fascynuje, ale no nie studiowałam ani archeologii, ani jakiejś historii, ani egiptologii. Natomiast cały czas gdzieś tam łechcę moją szyszynkę. I cały czas nawet tutaj w tej wsi gdzieś tam sobie łażę, coś tam wyszukuję, wiesz, ja to lubię. Natomiast rozmawiam, rzeczywiście mam znajomych z różnych muzeów, rozmawiam jak to wygląda i to jest po prostu zwykła praca najczęściej już dla ludzi. Zdobycie środków na jakiekolwiek ciekawe wykopaliska takie lokalne w małych miejscowościach, no to jest gimnastyka niesamowita, bo to trzeba udowodnić, że tam coś można znaleźć. I zresztą interpretacja potem tego tak samo jest no, również gimnastyką, no bo to trzeba, tak jak mówiłeś, dostosować do jakichś tam do jakiejś tam pewnej gardy naukowej, żeby to wszystko pasowało. No, ale to jest bardzo ciekawe. No tak to wygląda, no niestety te granty jakby determinują wszystko i jeżeli ktoś zacząłby się wychylać za bardzo, to podejrzewam, że na jakieś poważniejsze granty straciłby szansę i w tym momencie no, przestaje pracować, tak? Jeżeli chce tkwić w zawodzie, no to musi się dostosować do pewnych reguł. Ja dobrze pamiętam, że kiedyś wspomnienie, że Sarmaci albo Celtowie byli na terenach Polski, to było takie trochę pukanie się po głowie? Jeszcze za mojego życia? Scyci. I chyba Celtowie też. Bo tych Scytów to jest pełno. Wszędzie po całej Polsce leżą scytyjskie groby z piórkami, z biżuterią taką i owaką, wiesz. Ja bardzo dużo czytam na temat akurat, ja sobie wyznaczyłam taki mały, mały taki krąg tutaj okolicy, wiesz. I naprawdę jak są te ciemne zimowe wieczory, siedzę sobie i czytam sobie te różne prace naukowe na temat takich małych miejscowości, wiesz, co tutaj wykopano i tak dalej. No wyobraźnia archeologiczna nie ma po prostu granic bardzo często. Na temat jednego kolczyka znalezionego w jakimś tam małej miejscowości w Bąkowiec są napisane 2 prace naukowe. Jest odznaczone gdzieś tam, a nie ma tak naprawdę nic więcej na temat tych grodzic, którymi ja się fascynuję, których jest tutaj pełno. Nie ma żadnych historycznych danych, jakichś, nie wiem, badań, wiesz, natomiast na temat jakiegoś tam kolczyka ze sprężynką, no są, wiesz, nawet jakieś tam odznaczenia w Stanach Zjednoczonych, w różnych pracach naukowych i tak dalej, także... To jest coś niesamowitego, wiesz. To jest tak, że jest, nie wiem jak teraz to wygląda, ale za moich czasów była dosyć znaczna grupa ludzi pracujących w archeologii, dla których właśnie takie jakby tworzenie klasyfikacji, katalogowanie tych wszystkich znalezisk, to tak naprawdę była esencja tej roboty. I
nawet się tam niektórzy za bardzo na jakieś interpretacje dalsze nie silili. Po prostu dla nich ważne było, żeby stworzyć jakąś klasyfikację według siebie, mimo że 6 kolegów zrobiło to już wcześniej, każdy ciut inną, często się jakimiś tam detalami różniącą, ale zawsze to było fajnie widziane, jeżeli była tam jakaś klasyfikacja według kogoś, a później biedni studenci musieli wkuwać tam ileś takiej klasyfikacji na pamięć. I to na tym się kończyło, nie? Nie wyciągano jakichś wniosków z tego, tylko to takie było typowo taka robota, wiesz, takie katalogowanie dla katalogowania. Wniosek można prosto wyciągnąć, zawsze jest jeden uniwersalny, jak ci się nie chce albo nie wiesz, nie? Funkcja kultowa. A tak, no to jest klasyk, nie? To jest klasyk, nie wiem, czy tutaj słuchacze wiedzą, ale no, tak w archeologii to działa. Jeżeli jest coś, co nie wiadomo czym jest, co na pewno było kultowe. I czy tam wotywne, czy jak tam zwał, tak zwał, w każdym razie no to jest już nawet, no to taki mem, archeologiczny mem, że wszystko jest kultowe. I powiem szczerze, tak zwróciłem też na to uwagę a propos serialu, o którym mówimy. Też na pewnym momencie, już nie pamiętam w której tej lokalizacji, ale też któryś tam z tych ludzi oprowadzających Hancocka właśnie używał słowa, że to świątynia, że wszystko jakby nie wiedzą do końca to, co było, ale nazwijmy to świątynią, tak w razie czego, nie? Bo to jest najprościej. Tak to działa. Tak, ale powiem ci, że tak to nie działa tylko w archeologii, ale to działa również w innych naukach. Ja mam koleżankę, która miała babcię, bardzo znaną panią doktor mikrobiologii, zasłużoną i tak dalej. I ona jest odkrywczynią kilku mikroraczków i jeszcze tam jakichś tam innych, wiesz, jakichś tam mikroorganizmów gdzieś w województwie świętokrzyskim, w jakiejś tam górce. No i te mikroraczki zostały nazwane jej imieniem po łacinie i tak dalej. Są prace naukowe na temat tych mikroraczków, a ten mikroraczek wynaleziony przez nią w latach 60. nie różni się tak naprawdę od żadnego mikroraczka, który został wynaleziony w latach 20. No oprócz jednej kreski na skorupce, ale ona za tego mikroraczka dostała mieszkanie na ulicy Puławskiej w Warszawie, dostała stanowisko, no i dostała, wiesz, no została dziekanem jakiejś tam uczelni. Także takie coś się bardzo opłaca. I to jest chyba kwestia również naprawdę ogromnej wyobraźni i nie wiem, interpretacji znowu jakichś tam mikroraczków, żeby przekonać całe środowisko naukowe, całą tą gardę, że ona ma rację, bo ten jakiś tam mikroraczek, który nie istniał, nagle zaczął istnieć. Tak naprawdę chyba nie ma w całym świecie innego przykładu tego mikroraczka. No właśnie. Ale to jest wykorzystywanie, wiesz, nauki dla własnych celów. Bardzo tak. Fajne, bardzo sprytne, natomiast wprowadzające w błąd ogół jakby naukowy, nie? No właśnie, ja chciałem wspomnieć o tym, że często jest tak, że po prostu coś, na czym dany naukowiec się wybije, jest nie do zweryfikowania przez innych. Bo znalazł, tak jak w przypadku archeologii na przykład, znalazł coś, co nie ma jakichś odniesień na przykład i on sobie tak naprawdę może zinterpretować to w dowolny sposób. On ma, jeżeli jest to ktoś, kto jakby ma, jak to powiedzieć, na wyłączność, to jest jakby, nie wiem, dajmy na to kierownikiem czy jakimś dyrektorem wykopalisk i on decyduje, co robimy z tym, co znaleźliśmy, tak? To ma dowolność pełną. Trudno kwestionować jego zdanie wtedy, prawda? Jeszcze jeden przykład taki, że ja pisząc pracę magisterską potrzebowałem pewnych materiałów i mój profesor, który był moim promotorem, powiedział, że on zna człowieka, który ma materiały na ten temat, tam z dawnych lat, takie przekrojowe, bo się trochę tym interesował, które są nigdzie nie opublikowane, bo on tego nie zrobił, tylko że on tego nie da. On może by pokazał, ale on za bardzo nie chce. Bo to już by było jakby wtargnięcie na jego teren, tak?
ja bym to wykorzystał i może jeszcze, nie daj Boże, bym zrobił jakąś karierę na tym. A atrybucja by mu nie starczyła, czy coś? Tak, 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 tak to działa. A to jest, widzisz, to jest ludzka małostkowość, którą właśnie ci zawodowi stjentyści pokroju tego Kyra Hilla i wielu różnych innych takich preacherów stjentyzmu, takiego, którego się szury takie nowoczesne śmieją. Tutaj troszeczkę mają rację, jak najbardziej, nie? Bo to jest niemożliwe, no, żeby znalazł no i to jest właśnie to, że to trudno zweryfikować, ale na tym się buduje nowoczesną historię nauki archeologicznej i tak dalej. Tego się uczy ludzi potem. Ale no wiesz, bo chcieliśmy to zostawić na koniec, jako takie podsumowanie, no powiem to teraz. Nie ma źle, słuchaj, nie ma źle. Coraz więcej rzeczy idzie w stronę Hancocka i coraz to więcej na końcu mówi, kurde, facet ma rację. Coś może być na rzeczy, nie? Ci ludzie, którzy żyli przed Dryasem, wcale nie byli takimi, kurde, jaskiniowcami tylko i wyłącznie. Coraz więcej się tych głosów pojawia i to w świecie nauki. Popatrz, ile trzeba było uporu, trzeba było całe życie jednego człowieka, żeby ktoś w ogóle pomyślał, że to może być możliwe, nie? I to nawet w tej wersji odartej całkowicie z fantastyki. No tak, to jest niesamowite. No, myślę, że ten. Czyli należałoby tak naprawdę budować całą historię od nowa, tą starożytną, wiesz, prehistoryczną. No niekoniecznie, ile to zmienia tak w gruncie rzeczy. No zmienia to tyle, że jeżeli faktycznie to była jedna cywilizacja, bo wcale nie powiedziałem, że to była jedna cywilizacja, tak de facto, jeżeli to była jedna cywilizacja, no to ciekawym sposobem by było zbadanie, co wpłynęło na to, że się na kilka różnych podzieliła i na którym etapie, tak? Bo genetycznie, no ci ludzie, którzy wyszli z Afryki, faktycznie się zrobili żółci i się z Denisowianami bardziej krzyżowali, a biali się zrobili biali i ten. Różnimy się, tak? Morfologicznie, fenotypowo. I też genotypowo mamy skłonność do innych chorób. Inną odporność na alkohol. Ja już nie chcę zadawać pytania, gdzie w tym wszystkim jest Bóg. Nie ma, tam się zawsze nie ma go. Nigdzie. Ale tak, próbuje się tam bogów wpisywać, magów, dopisywać to Hancockowi, bo Hancock użył takiego określenia jak bodajże magicy, magowie. Magician of gods, ale to. Ale to się nam z magią kojarzy, z czarami. Mag to w niektórych językach znaczy mądry człowiek, po prostu. Dlatego to jest takie trochę nieprecyzyjne. Jeżeli ktoś się nad tym głębiej nie zastanowi, to może go to lekko z tropu zbić i od razu jakieś złe konotacje może mieć, ale to jest tak samo jak nawet tytuł tej serii, nie? Dosłownie przetłumaczony też jest nieprecyzyjny moim zdaniem. To słowo sobie Anshin, obejrzę, to bo Anshin, szczerze mówiąc. Dla mnie taki Hancock, jako człowiek niezwiązany ze środowiskiem, nie związany jakimiś tam, wiesz, finansami, jest chyba bardziej wiarygodny niż te wszystkie środowiska, kręgi, które sobie biją brawo i wymyślają rozmaite rzeczy. Także obejrzę sobie, no, z ciekawością. Mamy jeszcze mamy na czacie, ja dzisiaj ostro za dużo jadę po religii, to nie jest dobre politycznie niestety i dla słuchalności. Kurt tutaj pisze, że Bóg może znaleźć w lesie, ewentualnie, jeżeli chodzi o rzekę, no to wpływa do Wisły. Jesteś zadowolona z tej odpowiedzi? I pieprz też wpływa do Wisły i jest git, no, może być. Ja ci powiem, że w sumie jak tak oglądałem tego Betli Tepe czy coś i te rzeczy, które tam Hancock pokazywał, ja tam raczej boskich postaci nie widziałem. To jest też ciekawe. W sumie można to pod takim kątem religijnym kiedyś przeanalizować bliżej. No, jak się te religie, taka wiesz, paleoteologia, nie? To jest ciekawe. Też bez wątpienia, nie? Bo może się okazać, że byli przebrzydłymi ateuszami ci ludzie wtedy. Albo, no tak, albo ale zupełnie ta inaczej. Nie? To masz temat na chyba kilkadziesiąt audycji, a nie na jedną. No wiesz, paleo to mam na myśli raczej takie właśnie bardzo wróżenie z futów i takie już epokę neolityczne, Hancockowe i tak dalej, nie? To ciężko jest cokolwiek znaleźć, no bo bogowie są w sferze memicznej, nie? Ja coś wam powiem o tej sferze memicznej, bo jestem podobnią w tych różnych kulturach się pojawił i tak dalej. Moja wieś, tak jak mówiłem wcześniej, powstała w wyniku ucieczki przed hordą mongolską w XIII wieku, rodzinna. I bardzo ciekawą rzeczą jest, która się z tym wiąże, to, że u starszych ludzi głównie
słyszałem różne niesamowite opowieści o Mongołach. Jakieś takie dziwne sztapy, że oni byli jacyś dysproporcyjni, że mieli oczy z boku, że mieli na środku oczy. W każdym razie z jakichś przyczyn starszych ludzi na mojej wsi jakieś różne, zmodyfikowane przez głuchy telefon opowieści o Mongołach były przekazywane od pokolenia, z pokolenia na pokolenie. Tak? Bo to byli potomkowie uciekinierów przed hordą mongolską. I dość często się używało takiego bluzguty Mongole. Ja wiem, że to ma tam źródłoców do trisomii się odnosi i tak dalej. Ale też coś tam się mówiło, że po mongolsku. Generalnie jakieś tam były akcje takie, no dosyć późno sobie zdałem sprawę z tego, że tam więcej się mówi o Mongołach niż w rejonach, w których powinno się o nich więcej mówić, nie? Niczym się wcześniej wydawało. No i to moim zdaniem jest taki przykład tej pamięci memetycznej memów, które są oralnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. One ulegają jak najbardziej mutacji jakiejś tam. Tak samo jak ten mit potopu. On też jest obecny w każdej praktycznej kulturze, która przetrwała. I z niczego się nie wziął. Wiadomo, że oni tam, wiesz, wyolbrzymili, że cały świat i wszystko i tylko jedna rodzina została, nie? Wiadomo, że wyolbrzymią, no bo się lepiej sprzedaje, tak? I na YouTubie też dasz szokową miniaturkę, tytuł kontrowersyjny i będziesz miał lepszy posłuch, prawda? Działa to tak? No działa to tak. Jak to jest możliwe, że ktokolwiek z tego, gdzie leży ta wioska? Północny Śląsk. No, dosłownie granica jednego z miejsc wypadów hordy mongolskiej. Zenek, ale tak naprawdę, gdybyś chciał się skoncentrować na jakimkolwiek skrawku, jakiejkolwiek okolicy, to tam wszędzie są legendy, jakaś tam etnografia i zawsze gdzieś tam ci wyjdzie jakiś tam Mongoł czy jakiś tam Turek, tak jak w moim przypadku, wiesz. Tak, tylko że wiesz, to było żywe. No i u nas jest żywe, wiesz, że my pochodzimy z Podwilanowa, więc tam wiadomo, że wszyscy mają urodę turecką, no bo Sobieski sprowadził Turków i tam się gzili z lokalnymi panienkami i spowodowali to, że jak ta uroda jest rzeczywiście taka turecka i to ludzie faktycznie na różnych forach podnoszą cały czas, no ale tego nie udowodnisz, tak? Ja mówię o przykład, no to ty dałeś przykład taki, gdzie ta horda jeszcze co tam barszkowała, nie? A ja mówię o samych uciekinierach, już była granica, nie? To już był koniec tego, gdzie to powinno mieć miejsce, ci ludzie uciekli, ja bym pomyślał, że zostawiliby to za sobą, nie? Nie, cały czas ta pamięć w nich była, nie? I jest do dzisiaj. No, to jest ciekawe, to już zakrawamy o etnografię, a mnie o archeologię i ciosami tutaj sobie poszło. Ale właśnie ja jestem zdania jako archeolog, że mitów nie można tak pomijać, jak to wielu pomija. Mity powinny być, czy jakieś tam podania stare powinny być bardziej brane pod uwagę w wielu wypadkach, bo no, nie jest możliwością, żeby to wzięło się znikąd. To, co wy mówicie teraz, te przykłady z waszych miejscowości, nie? Wiadomo, że jest to trochę krótszy okres czasu niż to, o którym mówimy w archeologii, ale no, jeżeli to wydarzenie było tak spektakularne, a było, to się nie ma co dziwić, że w pamięci ludzkiej to przetrwało i było przekazywane dalej, więc nie można absolutnie tego uznawać za jakąś tam bajkę, czy nie wiem, czy jeszcze pod jakąś tam religię podpinać, że to jakieś kwestie religijne. Nie, to po prostu jest pamięć czegoś, co się faktycznie zdarzyło. Być może to jest troszkę zniekształcone przez te wieki czy tysiąclecia, na pewno jest, bo to nawet widać porównując te mity, jeżeli chodzi o potop z różnych części świata. Ale no, zawsze dojdziemy do momentu, kiedy jest ten wspólny mianownik i no, moim zdaniem jest to dowód na to, że no, każdy mit powinniśmy mniej lub bardziej jakoś poważniej potraktować niż traktuje to nauka. I nie są to tylko opowiastki starych babć, które katalogują etnolodzy i to tyle. Coś za tym stoi głębszego. Ja mam takie przeczucie, które bym chciał nazwać hipotezą. Mianowicie problem jest taki, że
To przetrwało moim zdaniem, bo ci ludzie często byli niepiśmienni, niepiśmienni, to szło z dziada, pradziada. Paradoksalnie, tak? Nie zostało super spisane, ale szło w ten sposób, że ci przetrwało, bo ci ludzie byli niepiśmienni i po drodze nikt nie uznał, że nie wolno o tym mówić. Gdyby byli piśmienni, ktoś by mógł to zapisać, uznać, że to jest bzdura, wywalić, nie? Jakoś to przetrwało, ale boję się, że to zginie, bo współczesny człowiek po pierwsze ma rozluźnione więzy rodzinne, po drugie żyje w natłoku ogromnej ilości informacji. Boję się, że te mity mogą zginąć teraz. I dlaczego tak długo przetrwały te mity poprzednie? Właśnie dlatego, tak jak mówię, nie? Pamiętajcie, że Grecy przez długi, fenomenalnie długi czas, w zasadzie do takiej do starożytności, no może nie wczesnej, ale później bardziej, uważali za coś takiego frajerskiego spisywanie rzeczy, tak? W wielu kwestiach w ogóle uważali za coś frajerskiego, nie? W zasadzie to do późnej starożytności. Ten dopiero już jak Bizancjum więcej spisywało, bo Grecy to trzeba było śpiewać, byli tam ci śpiewacy i oni te wszystkie Hellady i inne Odyseje ten no śpiewali, tak, i przekazywali dalej. Strasznie to kuli na pamięć. Strasznie dokładnie to wszystko musiało być powtarzane. Taka była kultura, to też było obecną u Celtów na przykład. To niestety, nie będę mówił dlaczego w większości szlak trafił. Ale dbano wtedy o to, żeby ten przekaz oralny, mimo że nie był pisany, był jakoś w miarę sensownie wiernie zachowany. Przez długi, długi czas te rzeczy się wiernie zachowywały. No wiesz co, no tak, oczywiście, ale potem pojawiały się osoby, które ten przekaz spisywały i tak jak na przykład w Polsce Gal Anonim czy Jan Długosz, oni spisywali rzeczywiście historię miejscowości i tak dalej. Jest to cenny teraz materiał badawczy, natomiast opierane to jest na relacji jednego człowieka jakby. I wiesz, to co osoba miała na myśli pisząc, tak naprawdę o kilkudziesięciu miejscowościach czy kilkuset nawet, nie poświęciła czasu wystarczająco na przykład na jedną miejscowość, tak? Wiesz, co mam na myśli? Po prostu opieramy się teraz na jakichś tam relacjach jednej osoby historycznej, która coś usłyszała, coś powiedziała. Nie, no, jedną mutację memu. Nie musi to być do końca tak powiedziane, tak naprawdę. A my się teraz opieramy, znaczy my, no nie my, archeolodzy i historycy, na relacji jednej osoby, która mając jakiś tam humor, coś tam napisała. Wiesz co? To jeszcze trzeba dodać, że historię piszą zwycięzcy, jak to mówią, nie? Więc to jest już kolejny temat, że nie zawsze to może być godne z prawdą, tylko to jest z punktem widzenia kogoś, kto zlecił, żeby tą kronikę napisać. To jest jeszcze taka rzecz. Dlatego tak jak dla mnie, to na przykład takie ludowe opowieści z dziada, pradziada przekazywane ustnie od pokoleń czasami mogą być nawet bardziej wiarygodne niż to, co to jest napisane, nie? Wystarczy nawet spojrzeć na obecne czasy, jak to wygląda w Polsce teraz, nie? Jeżeli, no nie chcę już teraz tutaj wnikać, bo nie o to chodzi, nie ten temat, ale no spójrzcie, jak różnie można interpretować historię i to nie zupełnie odległą, tylko tą najnowszą. Dokładnie, ale to jest jeszcze to jedyna rzecz, którą mamy, nie? Czasami się bierze kontekst pod uwagę, jak na przykład bada się kwestie rasizmu, nie? Rasizmu czy tam jakiejś etnografii, starożytności, to bierze się pod uwagę na przykład takie coś, czy autor pisał w czasach, kiedy miała miejsce supremacja Rzymu, czy na przykład pisał w czasach, kiedy miał miejsce upadek moralny, tak? I czy autor miał własne dochody i z czego żył? No to wiesz, to raczej było stać ludzi takich, którzy ten. Wiadomo też mniej więcej co do tych rzymskich na przykład autorów, co to byli za ludzie, którzy mieli kasę. No zależy, kto umiał jeszcze pisać. Jakoś. Kto jeszcze umiał pisać. To sporo Rzymian umiał pisać, ale to wiesz, to nie byli takie zwykłe łebki, nie wiadomo, że to byli bogaci ludzie, nie? Najczęściej. Byli na czymś garnuszku, ale na przykład wiesz, u Gerbana się pisało, że są tacy, no niezbyt mądrzy, ale silni i w ogóle dobrze znoszą wiatr, zimno i tak dalej, ale z kolei ten, no i są głupi, ale za to, i to jest taka, wiesz, to jest taka szpina ewidentna, nie? Bo autor, który to mówił, nie pamiętam jak on się nazywa, żył właśnie w czasach upadku moralnego Rzymu, bo Rzymianie kiedyś swego czasu byli strasznie monogamiczni i to była ta niewielka cnota, nie żyć w rozpuście, tak, i być monogamiczny. Za czasów swoją drogą Jezusa Chrystusa, żeby było zabawniej, to powiedział, że
No, ale są bardzo monogamiczni. Jako zaletę powiedział, że Germanie są bardzo monogamiczni, autor powiedział, nie? No, jako zaletę. I to była taka szpila do tego, co widać, do degrengolady moralnej, którą widział za swojego życia w Rzymie, nie? I trzeba znać niestety szerszy kontekst, dlatego wiesz, studia historyczne to jest byle co, żeby te źródła sensownie interpretować. Jest z nami Naksyl jeszcze, już może przejdźmy w dyskusję, skoro nam się tak tutaj to klei wszystko, to mamy jeszcze jednego dyskutanta. Hej, hej, no, słuchamy cię. Cześć. Cześć, cześć. Znając życie, Naksyl może mieć problemy z ustawieniem teraz mikrofonu, żeby mu się ten, żeby mu się wszystko włączyło, wyłączyło. Ale ja jeszcze tylko coś powiem. Jeżeli chodzi o to Zanek, co mówisz, że Rzymianie wszyscy byli piśmieni. No nie, nie powiedziałem, że wszyscy. Nie powiedziałem, że wszyscy. Ale że tam jakiś tam duży procent. Słuchaj, sporo ich było, jak ja sobie sprawdzam, czytam historyczne jakieś tutaj źródła, archiwa i tak dalej, lokalne, bo ja się skupiam zupełnie na tych lokalnych moich tutaj miejscowościach, to do lat 30. XX wieku. Mało kto umiał się podpisać. No ale dlaczego? Dlaczego pisać jakieś swoje wspomnienia? Nie? Dlaczego? Dlaczego wiesz, tak ważne jest to, co mówi Ciosany, że ważne są te źródła mówione cały czas. To też są ważne, ale nie dlaczego chcesz Rzymian mierzyć miarą nas tutaj, wiesz. Słowian. I to jeszcze. No bo ty mówisz o rzymiańskich dworach, a nie o jakichś tam. No tak, no wiesz, tak. Prowincjach, nie? Nie, no to źródła. No, a na dworach to znowu były zlecenia. To jest właśnie to, co Ciosany mówi, że były zlecenia, ktoś tam coś napisał i tak ale, dalej. Agnieszko, ale ja przecież dokładnie o tym samym powiedziałem, że to nie był przypadek, że on powiedział, że ci Germanie byli monogamiczni i to była wielka cnota. No myślisz, że co, tak? Sam wpadł. No ktoś mu kazał zwrócić uwagę na degrengoladę, tak? No. W latach 20. był tutaj taki lokalny u nas, miejscowy. No. Och, jest z nami Naksyl. No trochę się wbijać, ale mieć problem techniczny. No to pytanie. Ja chciałem tylko wrzucić spokojnie, byłem zmutowany wcześniej. To był punkt, słuchajcie. Słuchamy. Szybkie pytanko. Mianowicie chodzi mi o kwestię eksperymentalnej archeologii. A konkretniej to o to, jak w zasadzie jest traktowana przez tą archeologię mainstreamową i czy ona jest traktowana w ogóle poważnie. No bo mam tutaj taki troszeczkę dylemat, bo nie wiem, kurczę, dlaczego z jednej strony archeologowie krytykują ludzi, którzy się nie znają na archeologii, a sami uzurpują sobie prawo do mówienia o rzeczach, na których na bank się nie znają, bo nie są na przykład inżynierami, nie znają się na budownictwie, nie znają się na polityce na przykład, na kwestiach społecznych, tylko na bardziej historii albo no, tym konkretnie, czym się zajmują. Na pewno jest tak, że jest to traktowane poważnie. Jeżeli są ludzie, którzy chcą się zająć czymś takim i zajmują się na poważnie, to ich wyniki, ich prac są uważane jak najbardziej. Zresztą taka eksperymentalna archeologia ma też dużo sukcesu, że tak powiem, bo jakieś techniki wytwarzania narzędzi czy coś takiego właśnie były odtwarzane przez ludzi zajmujących się czymś takim. I to naprawdę to pomagało dojść do pewnych tam wniosków. No tylko, że kwestia potem interpretacji, to jest co mówiliśmy wcześniej, nie? Pewne jakieś techniczne rzeczy możesz jakby nie wiem, odtworzyć, ale już ta interpretacja zawsze będzie interpretacją. Więc nie, jak to powiedzieć? No i jest kwestia tak, weryfikacji. Pewien taki tylko wycinek mamy mały, tak? No mówię, no to sprawdziło się na przykład przy próbie odtwarzania produktów typu jakieś pięściaki, czy obróbka kamienia, krzemienia i tak dalej, jak najbardziej. Bo wiadomo, no, znajdujesz coś, później jakby cofając się krok po kroku w tył, ludzie dochodzili do tego, jak to mogło być zrobione, próbowali i faktycznie działało, tak? Więc można założyć, że tak to jest, ale w wypadku już jakiejś idei, no to już tego nie odtworzysz, nie? Jedynie kwestia... No wiesz,
jakichś technicznych spraw. Chodzi o to, że na przykład taki Hancock, on był dyskredytowany za to, że no, no nie jest archeologiem, żeby się nie wypowiadał na ten temat. No, ale no to jest, wiesz, no właśnie to jest główny zarzut do niego i wydaje mi się, że to trochę na zasadzie takiej, że nie mogą się przyczepić do czegoś innego, więc zaczynają od razu taki atak, nie? Trochę poniżej pasa. Bo to, że on nie no tak, no ale oni sami przecież też się nie znają na budownictwie, na przykład na tym, jak piramidę w ogóle można by było technicznie zbudować. No nie. To nie jest ich dziedzina, no nie? No nie. Techniczna bardzo. Ale jednak sobie uzurpują prawo do tego, no, żeby dokładnie mówić na ten temat. A jak ktoś jest z innej dziedziny, na przykład właśnie inżynier, no to mu powiedzą, no sorry, nie jesteś archeologiem, wypad. Ale taki człowiek miałby nawet większe kompetencje, żeby się wypowiadać o tym, jak coś było wybudowane. No to jest właśnie to, co ja na samym początku wspomniałem, że Hancock, będąc jakby spoza, ma dużo większe pole do działania, nie jest jakby... Nie ma narzuconych jakichś barier. I to jest właśnie moim zdaniem duży plus, że on nie jest ze środowiska archeologicznego. Gdyby był... A tak naprawdę mógłby przecież zrobić studia 5 lat i miałby, wiesz, podstawę. Dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia i będą mieli pewne kompetencje, które mogą poszerzyć temat, a nie sprowadzić na manowce akurat. Oho, mamy tutaj jakiś ten chyba mały problem techniczny uczestnego, to szybko to wykorzystamy na pytanie. Nie ma problemu. Tylko ja może coś przegapiłem. Jeszcze raz, jakbyś Naxil mógł jeszcze raz powtórzyć ostatnie zdanie. No, tylko że mi się akurat dźwięk dubluje, to też nie słyszę odpowiedzi, bo sobie go... No to ja powiem, ja tutaj powiem. Staram się powtórzyć. Dobra, ja powiem. To jest tak, że ludzie, którzy nie są archeologami, mają taki gatekeeping, tak? Nie mogą wejść i zweryfikować. Jak ktoś jest inżynierem albo architektem, to czasami się mówi, o ty nie możesz tutaj weryfikować tej sprawy, sprawdzić jak się te piramidy buduje. Ja pytałem się paru architektów, jak się te piramidy budowało, no to dopóty, tak jak już to mówiłem wcześniej, się wszystko składało, ten prosty scenariusz małych bloków, no to mniej więcej wiedzieli, co powiedzieć, no i słusznie, bo to nie jest jakieś wybitnie trudne, ale jak już się wskazało na problem tego, że tam są też większe bloki i to niekoniecznie tak się ładnie dodaje, no to już była cisza, nie? Jakoś ten temat, nie wiem, żeby był analizowany i też nie wiem, ilu architektów i jakich to ten temat zgłębiało. Nie wiem, czy może przyjść sobie z ulicy. Co by było, gdyby tak z ulicy przyszedł do pana profesora archeologii, jakiś architekt powiedział, panie, no, to jak oni to zbudowali, nie? Mogę zobaczyć. No, ale mógłby go zagiąć i tak naprawdę zrobienie studiów archeologicznych to jest 5 lat i taki Hancock czy ktokolwiek inny mógłby sobie takie studia zrobić w międzyczasie i co, i już miałby podstawę, żeby być autorytetem, wiesz. No jest problem, bo jego syn na przykład, jego syn ma podgórkę na studiach właśnie dlatego, że się nazywa Hancock i jego tata robi to, co robi. To co on by miał? No, ale to jest właśnie to, co mówił Uciosany, że cały czas jest jakaś klika, wiesz, profesorów i tak dalej, stanowisk, gildii, stanowisk profesorskich, jakichś tam, wiesz, którzy wyrażają jakąś tam opinię, czy interpretują fakty na swoją korzyść, na swoje korzyść swoich prac naukowych. No i po prostu jest pod górkę, nie? Jest pytanie. Tak jeszcze na szybko. Ta eksperymentalna archeologia, no to w wielu wypadkach po prostu jest to nie, no wręcz niewykonalne, żeby coś stworzyć. Można się zabawić, w, nie wiem, w odtworzenie jakiegoś, nie wiem, Legionu Rzymskiego, dajmy na to, się zbierze kilku chłopa i sobie stworzą ekipę, która jakimiś nawet tam naturalnymi tymi historycznymi metodami wytwarza to uzbrojenie, ubrania i tak dalej, jak najbardziej, ale na przykład już tych megalitycznych budowli to już się nie, tak nie zrobi, bo nawet kamieniarze pytali... Ja bym ci tu chciał ciekawostkę powiedzieć w takim razie, jeśli mogę. Jasne. Niedawno natrafiłem na ciekawą grę komputerową, w zasadzie bardziej symulator do rozgrywania dużych bitew. I myślę, że bardzo dużo takich eksperymentalnych rzeczy będzie można teraz wykonywać właśnie jako symulacje komputerowe, żeby się przekonać bliżej, jak to się może... No, myślę, że tak, tylko że jeszcze wrócimy do tematów archeologicznych i historycznych,
wiesz, tu jest problem z morale, wiesz, jak w tej grze zrobisz, że na przykład ten wróżbita rzymski przed bitwą miał brzydkie flaki kurczaka. No i jak to kwantyfikujesz? No, o ile jesteś w stanie jakoś przebieg taki stricte taktyczny przytykować, no ale morale już nie, nie będziesz symulować bardzo duże rzeczy. No, to jest to, co ja mówię, ty możesz symulować, bo ty jesteś inżynierem. Ale musisz, wiesz, możesz dać tej, możesz tej AI to dać, ale musisz wiedzieć, co jej dać. A wiesz, tak jak to Ciosany powiedział, jak żeśmy się przygotowywali do audycji, rzucił taki tekst, który mi się na całe życie wbił do głowy. My nie siedzimy i nigdy nie będziemy siedzieć w głowach tych ludzi. Dokładnie, ani nie zweryfikujemy tego tak naprawdę, no zupełnie. Także to jest kwestia interpretacji, tylko i wyłącznie. Naxil, wiesz, ty jesteś ścisłym umysłem, ty się opierasz na fizyce i takich tam naukach, które opierają się na siłach, jakichś tam rzeczach, które można bardzo łatwo zweryfikować. Natomiast tego nie zweryfikujesz. Zupełnie. Jak wpłyniesz na to, słuchaj, jak wpłyniesz na to, wiesz, na przykład o piramidach i uczyli, że to był niebywały wysiłek logistyczny i na liczbach sobie tam liczyli, ile lat musiało być to robione, razy ilość ludzi, razy ilość tam kamiennych bloków, jeszcze tam waga i tak dalej. Ale teraz już na przykład jesteśmy w stanie bliżej zasymulować faktycznie taką rzecz i powiedzieć, gdzie są wąskie gardła tych rzeczy, bo jesteśmy w sobie w stanie zbudować jakiś model matematyczny tego zjawiska dużo skuteczniej, a nie tylko, wiesz, jakby... Ale nie wiesz jednej rzeczy. Nie wiesz, nie znasz... się na żadnych modelach matematycznych. Ja, nie o to chodzi, że jesteśmy w stanie to aproksymację zrobić lepszą. Nie wiemy i nigdy nie będziemy wiedzieć tej jednej rzeczy, no, która całkowicie wyparowała w dziejach historii, nawet jakbyśmy mieli wielki, ogromny, liczący lata świetny teleskop i się cofnęli, popatrzyli na tą Ziemię i w efekcie będą w stanie zobaczyć, co się działo na tej Ziemi wcześniej, to nie będziemy w stanie wejść tym ludziom do głowy i nie będziemy wiedzieć, jakie mieli motywacje. Motywacja jest kluczowa. Tak jak mówię, wrócę jeszcze raz do przykładu tego wcześniej. Ja się jak najbardziej zgadzam, ale jakby dzięki temu możemy lepiej powiedzieć, które z tych hipotez są takie bardziej z tyłka wyciągnięte. Bo na przykład no, fizycznie się nie dało czegoś zrobić, bo na przykład kamień jest tak ciężki, że on, no to, nawet jakbyś go położył na drewnianych belkach, to one się... No to takie ziemię, rzeczy były robione. Ziemię nieutwardzona po prostu gniotą. To jest to, co mówiłem. Mogę... I nie dołożysz 10 tysięcy niewolników, żeby taki kamień podnieść. Tylko, że problem jest taki, że to nie niewolnicy robili. Choćbyś miała nie wiem jak dużo niewolników, to nie jesteś w stanie praw fizyki pokonać tutaj. No. I no... Wiesz, jakby sobie policzysz, że wiesz, podniesie mały kamień, to wiesz, pomnożysz jego wymiary i wagę tak, żeby przypominał duży kamień, to wcale, wiesz, jakby adekwatna ilość większa ludzi nie podniesie ci tego większego kamienia. Oczywiście, no dobra, dlatego to jest to, co ja mówiłem o tych Japończykach w latach 70. w Egipcie, którzy się zabrali za odtwarzanie piramidy, nie dało rady, absolutnie fiasko projektu, zostali wyproszeni z kraju i zapomniano o tym. Pytano kamieniarzy i to takich dosyć, z tego co pamiętam, nie pamiętam gdzie ja to widziałem czy czytałem, znamienici kamieniarze wypowiadali się na temat Pumapunku i powiedzieli, że oni nie wiedzą, jak to było zrobione, pewne rzeczy tam, że to jest niewykonalne. Ja chętnie bym zobaczył to kiedyś z bliska i na własne oczy, bo jednak mimo wszystko takie zapewnienia różnych osób są wątpliwe. Ja byłem kiedyś zapewniany przez to, że o, super równe są te piramidy, nie? Tak się popatrzy na nie z zewnątrz, no wiadomo, że są odarte i nie są super równe, ale popatrzysz tego, no nie są równe, ale nie, ale w środku jest tak równo, jest tak równo, nie? I wszystko, ja tam byłem razem z tym, normalnie z Ukraińcem, co na Smart Gazma tam byłem, nie? I było tak równo, nie? No i pewnego pięknego dnia, okej, nie, że tam pojechałem, ale się pojawił program, taki stronę, gdzie możecie sobie wejść do piramidy, zobaczyć, jak to wygląda. Powiem wam, spoiler alert, nie jest równo idealnie. Owszem, precyzja wobec tych gwiazdozbiorów jest,
jako taka, ona też nie jest perfekcyjna. Niektórzy na przykład szukają Cydonii, tej słynnej marsjańskiej, czyli tam, gdzie jest ta twarz marsjańska i powiedzmy, że piramidę, to już jest w ogóle bzdura kompletna. No tam kwestia tego Oriona i tak dalej, to już troszeczkę lepiej wychodzi. Umieścić coś w miarę jako tako, to jeszcze nie jest wybitny problem. Po coś to służyło, może nie wiem, czy zdążymy dzisiaj w to wejść, to wam powiem krótko, po co jest astronomia potrzebna ludom pierwotnym, neolitycznym i być może prehistorycznym cywilizacjom, do rolnictwa, żeby wiedzieć, kiedy będą cykle. Kluczowa rzecz. Co z tymi proporcjami piramid, że one ostrzą żyletki i tak dalej, nawet jak sobie zrobisz w domu. Nie ostrzą. Nie ostrzą. Naxil. Ja powiem, że jako inżynier przeprowadziłem ten eksperyment własnoręcznie. Nie ostrzą, nie działa. No, dziękuję. A to widocznie źle zrobiłeś. No, zawsze tak można powiedzieć, nie? Źle zrobiłeś. No, najwyraźniej. Wydrukowałem sobie na drukarce 3D kopię piramid z dokładnymi proporcjami, tak jak są faktyczne te piramidy na próbę. Próbowałem we wszystkich ułożeniach w ogóle kosmosu i próbowałem też... No to kiepsko zrobiłeś, bo ja czytam w źródłach XIX-wiecznych, że proporcje piramidy są tak wspaniałe, że jak tam włożysz cokolwiek, to jest wszystko git i ostrzą nie wiadomo jak, nie? Jak powszechnie wiemy... No i tu masz przykład na to, jak wiarygodne źródła mogą być. Tak, dokładnie, tak, no. Oczywiście. Mogę wam pokazać screeny nawet z tego mojego eksperymentu. Natomiast no, jedyną rzeczą, którą potwierdziłem, to, że zostawiłem tam kawałek mięsa i kot go zeżarł po tygodniu. Czyli nie zdążyło zgnić. Nie zdążyło zgnić. No. Nie zdążyło zgnić, albo kot był bardzo głodny. A nie zgniło. Nie zgniło. Ty kota nie zamumifikowałeś po prostu. Trzeba było kota zmumifikować i dopiero robić eksperyment. Na tyle, ile ja się znam na kotach, to... Że kot po tygodniu zjadł mięso, to coś w tym musi być, bo mój kot to jak dostanie rano, to wieczorem już nie zje, nie? Dobra. I mówię, tak jak lubię piramidy i całą tą koncepcję geometryczną i to wszystko, i lubię sobie też sprawdzać te rzeczy i tu akurat już więcej czasu na to nie poświęcę, bo to jest strata czasu i to według moich eksperymentów praktycznych nie działa. Dlatego Agi pamiętaj, może robię coś źle. Źródła się sprawdza w kontekście, nie? Właśnie kto komu siedział w kieszeni, to też się sprawdza, kto komu siedział w kieszeni. Dokładnie. I to jest standardowa praktyka, bo to nie jest tak, że całą akademicką historię, archeologię wyrzucamy do kosza. W tym wypadku, bo już się pojawiły tutaj jakieś twierdzenia, że... Nie, bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz, o której mówisz. To, że my tak mówimy, to nie znaczy, że ja na przykład neguję całą archeologię jako naukę. Nie, absolutnie. Po prostu bardziej chodzi o jakieś mechanizmy tego, że nie jest ona otwarta na pewne jakieś rzeczy troszkę z zewnątrz. Ja nie mówię, że to, co oni robią, jest złe i że każda ta wiedza, którą oni przekazują, jest nieprawdziwa. Nie, żebyśmy nie byli źle zrozumieni. Po prostu ja sobie wyobrażam to tak, co byłoby dla mnie idealne, żeby te dwie strony w jakiś sposób zaczęły współpracować ze sobą i żeby nie było tak, że jedni widzą w drugich wroga, czy tam przeciwnika, nie? Bardziej właśnie chodzi mi o to, żeby te dwa punkty widzenia jakby wypośrodkować. No to tutaj mamy znowu ten przykład Celtów, który ja tak strasznie lubię, szczególnie go lubię na początku listopada, że no, w powszechnej świadomości jest, że to jest wiadomo celtyckie święto, więc gdzie to w Polsce? No ale jak się też całkiem niedawno okazało, osad celtyckich na terenie Polski, szczególnie południowej, czyli też, a żeby było zabawniej, też na terenie naszej drugiej stolicy, czyli Krakowa, było wpyte. Celtów, tych takich, to ich znaczy też jako Galów, tak? To na pewnym poziomie uogólnienia Galowie i Celtowie to jest to samo. Było ich wpyte. Więc technicznie rzecz biorąc, Halloween, a konkretnie Samhain, to było święto, które było obchodzone wcześniej niż wszystkich świętych i dziady na terenie Polski. Zrobiła nam się bardzo fajna szurska audycja. Ja nie widzę za bardzo szurania. Nie widzę za bardzo szurania. Powiedz mi, gdzie szuram. Tam, gdzie mówimy, że sobie dworujemy jakoś i tam popuszczamy wozy fantazji i przypuszczamy, to jasno zaznaczamy. Tutaj jest fakt. To jest po prostu fakt. Celtowie byli na ziemiach Polski. Dość sporo ich było. Są osady.
A mnie jeszcze wychowywano w przeświadczeniu, że wcale ich nie było. Nie, nie, wiesz co, jak ja byłem na studiach w latach 90., to mówiłaś oficjalnie, że. Nie, ja pytałem. Są. No wiesz, może trafiłem na kijową historyczkę i mi tak po prostu powtórzyła, nie? Na pewno nie jestem odosobnionym przypadkiem, nie? Ale wiesz, to są rzeczy względnie nowo odkryte, nie? To nie jest jakoś wybitnie, ale już przede wszystkim to już wiem, że mnie zabija, ci to jest nowe, to właśnie Agnieszka mnie zabija z tymi scytami, nie? Ja sam byłem przekonany takoż, że to faktycznie jakieś bzdury i tak dalej. Się okazuje, że jest tego więcej niż gdyby to było w wyniku handlu. Tylko. No. I jest masa takich detali. No. W powszechnej świadomości też nie ma tego, że przed starożytnością, to co znacie jako starożytność, było coś takiego, co się nazywa epoką brązu. I też nie jest powiedziane, że w epoce brązu, bo właśnie brąz kojarzy się ze starożytnością. W starożytności hobbitami, bo oni mieli z brązu tarcze i to wszystko, no ale mieli na przykład końcówki stalisty mieli z żelaza, nie? Z brązu mieli to, co było, trzymało się w ziemi. Żelazo mało tego już było, też się pojawiało w epoce brązu, nie? Hetyci byli znani z tego, i o tym nawet w Biblii przeczytacie, że mieli żelazną broń, która była no taka problematyczna dla wszystkich innych ludów dookoła. Hetyci, czyli nasi przodkowie, a biblijnie największy wróg ludzi księgi. Hetyci, szlak ich trafił, kiedy miał miejsce tak zwany kolaps epoki brązu. Nagle cały, bardzo zglobalizowany jak na tamte standardy świat, czyli ten śródziemnomorski, jakiś przyczyn się zapadł, pojawiło się coś takiego jak ludy morza, nie do końca wiadomo skąd oni się wzięli i rozpieprzyli wszystko dookoła, cały porządek, wszystkie szlaki handlowe, no przetrwał w gruncie rzeczy w najmniej zmienionej formie Egipt, ale tamte keńskie cywilizacje i tak dalej, to wszystko zostało rozwalone i do końca nie wiemy, znaczy w sumie to mało wiemy, co się wtedy stało, wiemy tylko, że to były czasy. No w każdym razie wiemy tylko tyle, że każdy z tych szlaków handlowych, czy w Polsce, czy z Rzymu do Polski, czy jakiś tam jeszcze jagielloński szlak handlowy, czy bursztynowy, no był bardziej użytkowany niż marszałkowska w Warszawie w tej chwili. No. Jedno jest pewne, że nasza wiedza już na epoce brązu, a to już jest no, po późnym neolicie, jest bardzo mała. Neolitu jest szczątkowa, a jeżeli coś było jeszcze przed właśnie tym Driasem, te 12 800 lat temu, no to gdyby ekstrapolować tą tendencję, ile wiemy, a co było, to nie jest dziwne, że my nie mamy śladów i że gówno wiemy. To naprawdę nie jest dziwne, nie? Że nasza wiedza z tamtego czasu, obecna, akademicka, jest zerowa w zasadzie. Janek, zagadaliśmy Ciosanego, który jest ekspertem. Nie, ale to jest, wiesz, to jest audycja czasady. taka, gdzie sobie możemy pofolgować, nie? Więc jak najbardziej. No ja właśnie chciałem, żeby ta audycja polegała na tym, że tego typu dyskusja będzie, bo opowiadać o poszczególne odcinki serialu nie ma sensu. Jedynie co, nie wiem, o czym chyba nie wspomnieliśmy, to jak ten w ogóle ten Drias, młodszy Drias, jak to wyglądało, ale to nie wiem, czy to też jest sens o tym mówić, bo to też chyba było w serialu powiedziane. Ile to trwało i jak to tam wyglądało. Nie, no właśnie nie chcę spoilować, chcę przekazać ten klimat, nie? Żeby ludzie sobie obejrzeli. Niech sobie ludzie obejrzą, to są te szczegóły, chcę jak najbardziej, wiesz, nie chcę mówić o tej gigantii, jak to wyglądało. No powiem wam jedno, to nie jest wielki spoiler, bo to też jest takie dosyć powszechnie nie wiadomo. Bardzo dużo, i znacie to ze Stonehenge, bardzo tych późno neolitycznych, megalitycznych struktur, najzwyczajniej w świecie, bardzo precyzyjnie wskazuje na konstelacje. I to nawet były tacy ludzie, którzy to wyśmiewają, że wcale nie pokazuje, tylko że problem polega na tym, że jak ty przyjdziesz z laptopem albo tabletem, który ma soft, jak Celestia czy coś takiego, który ci potrafi do przodu albo do tyłu pokazać pozycję gwiazd, to jak cofniesz to o odpowiednią ilość czasu, w zależności od tego, gdzie się przypuszcza właśnie, kiedy to było, i to są rzeczy od 9 000 do kilkunastu tysięcy lat wcześniej, to się okazuje, że te konstelacje są perfekcyjnie pokazane. I to jest taki, no może nie wiem, czy mam teraz więcej wyspoilowałem, ale to jest coś, co mi się nie da zaprzeczyć. Konstelacje, przesilenia, wschody, zachody słońca, takie, no wszystkie takie zjawiska astronomiczne. Do perfekcji. I to w różnego rodzaju budynkach, bo i w tych tak zwanych świątyniach megalitycznych, jak również na przykład na tym znanym lub mniej znanym kopcu węża w Ohio.
wał usypany z ziemi w kształcie węża, który okazuje się jest tak perfekcyjnie zorientowany astronomicznie, że aż ciężko sobie to wyobrazić. Też o tym jest u Hancocka w serialu, więc sobie zobaczycie. No i na ten wał go nie wpuścił jeden z jego rywali, nie pomnę teraz nazwiska, i jako argument dał to, że jest rasistą. Bo napisał w tych swoich twierdzeniach, że są podania, że jasnoskórzy, blond włosi przypłynęli przez ocean i nauczyli nas rolnictwa i tworzenia narzędzi. To jest rasistowskie twierdzenie i biała supremacja Hancocka. Że ten sam mit jest u Azteków, Inków i tak dalej, nie? Że oni się spodziewali białych ludzi na koniach. Nie, to kto by się przejmował. Nie? Ale słuchaj, ale tak, ale oczywiście, ale w Polsce, w najmniejszych nawet miejscowościach masz tak zwane żmijowe grody, gdzie bardzo dużo ich jest w całej Polsce, wiesz. I to też jakieś są kopce węża i tak dalej, tylko to zwane były żmijowymi grodami po prostu. Pełno tego jest w Polsce. No, symbolika węża jest w ogóle bardzo ciekawa. Tutaj w kontekście tych teorii Hancocka mówi się o tym, że te węże symbolizowały właśnie te komety, które się, czy tam te szczątki komet, które pojawiały się na nieboskłonie i spadały na ziemię, bo to, tak to wyglądało, nie? Ówcześni ludzie mogli to interpretować to jako sunące po niebie węże i że to niby stąd się wywodzi, ale rzeczywiście symbolika węża jest wszędzie, jest praktycznie w każdym tym miejscu, który Hancock pokazuje w tym serialu, a są to miejsca rozrzucone po całym świecie, wszędzie jest symbolika węża. Najbardziej bym się kończył, jakby znaleziono coś takiego na Irlandii. Umierałbym po prostu ze śmiechu i bym się tarzał. Gdyby ktoś nie wiem, czy zauważyliście, ale lekarze generalnie mają węże od zawsze w swoim logo. Kaduceusz. No to już tak bardzo nie analizujmy tego tematu bo tu chodzi o to pierwotne założenie, więc to jest tak. Teraz ślepy zaułek. W jakieś gadzie prawo jeszcze. Nie, no właśnie nie, to jest ślepy zaułek, nie? Żeby teraz nie ma sensu analizować kodów, zbytnio nowoczesnych kodów kulturowych węża, bo my próbujemy dojść do tego, jaki on jest oryginalnie, nie? Więc ale to nie są kody kulturowe, to są fakty i to są miejscowości, które mają w nazwie żmije czy węża. A dobra, no to przybliż ten temat. No to przybliż to jakoś ten temat. Wiesz, pod Sandomierzem masz grody, gdzie były żmijowce, żmije w symbolach i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest pełno, no. No okej, okay, nie? No wiesz... Ciężko to będzie rozwikłać, czy to wszystko za każdym razem idzie do tego samego źródła. Natomiast te węże mają astronomiczny kontekst w przypadku tego, co Hancock postuluje. Tyczy się to jakichś zjawisk astronomicznych i później takie szury jak Denikin, przypuszczam, że Zalewski, ci inni wszyscy od Reptoli i tak dalej, oni tak ekstrapolują od razu na kosmitów, nie? Więc... Wiesz co, chciałbym jeszcze zwrócić taką techniczną uwagę, może właśnie w tym kontekście. Jest to takie sławne powiedzenie, że odpowiednio zaawansowana technologia będzie nierozróżnialna od magii. Mi się wydaje, że sporo z tych ludzi, zresztą z Hancockiem włącznie, oni po prostu ulegają temu zjawisku, że tłumaczą sobie pewne rzeczy, których nie są w stanie jeszcze wytłumaczyć jakąś rozumem, po prostu jakąś formą magii. I to dlatego się tam pojawiają tego rodzaju stwierdzenia, jak z tą telepatią czy czymś tego typu rzeczami. No może na przykład, kurde, no nie wiem, drony były już dostępne z jakiegoś powodu, czy cokolwiek może mniej skomplikowanego, ale jednak takiego nie do pomyślenia dla ludzi, którzy się współcześnie uważają za takich bardzo zaawansowanych, tak? A tak naprawdę umieją tylko korzystać z telefonu komórkowego, a nie mają bladego pojęcia, jak on jest zbudowany w środku. Teraz walnąłem Babola i zostałem przez MRTisa poprawiony. W logo lekarzy jest laska w sklepiorce, a nie kaduceusz. Tak, to też będzie kiedyś jakoś głębiej sprostować, był taki popularny błąd, jeśli się nie mylę. Czy drony? Ja bym tak daleko... Latawce też były koncepcją przenoszenia rzeczy z miejsca na miejsce. Słuchaj, gaz ziemny, wykorzystanie gazu ziemnego nam się kojarzy raczej z tak współczesnością, XIX wiekiem. No, gdzieś w średniowieczu w Chinach to już było wykorzystane.
żeby było zabawniej, nie? Chiny oczywiście z natury swojej kultury takiej dosyć antyludzkiej to zławiły i to się nie poszerzyło, ale to nie jest tak, że tylko Chiny tak mają, no bo w starożytności wiemy, że były różne wynalazki, które nie zrobiły się popularne, bo tak, jak na przykład silnik parowy, który jest znany od starożytności, albo celowo zostały zniszczone, jak jakiś rodzaj dziwnego materiału, szkła, który mamy źródła plastycznego, po którym pewien król stwierdzi, że ona jest zbyt wartościowe i przez to to można robić, tworzyć, a złoto przez to, i to jest lepsze od złota, będzie bezwartościowe i przez to złoto będzie bezwartościowe i on będzie biedny, więc trzeba to zniszczyć, nie? I po prostu i zabił faceta, który to wymyślił i wszystkich, którzy to wiedzieli, dupa zbita, nie? Co, coraz częściej się mówi też o tym, że na przykład posągi greckie mogły być odlewami, dlatego są takie perfekcyjne. Po prostu wiedza na temat materiałów i w ogóle, nie wiem, produkcji takich rzeczy jak cement, beton była o wiele starsza niż nam się wydaje i niektóre z tych rzeczy mające charakter bycia właśnie jakimiś monolitami mogą być po prostu jakimś rodzajem materiału tego typu, który został przeniesiony powiedzmy w kawałkach. No, to, że my czegoś nie wiemy, nie znaczy się, że to musi być totalnie super fantastyczne, science fiction, odjechane, że to muszą być kosmici, że to musi być magia, tak. Musi być telekineza. To może być po prostu innego rodzaju wiedza, która się dla ludzi, którzy nie ogarniają tej rodzaju wiedzy, wydaje magiczna. Tak jak współcześnie wiele rzeczy, których ludzie nie rozumieją. Na tej samej zasadzie, tylko są zgodni co do tego, no, że to wymyślił jakiś człowiek, no to to jest technika, czy tam nauka, a nie magia, prawda? No i no tak, ale ja uważam, że jeżeli pewne znaleziska nie byłyby ukrywane z różnych powodów, nie byłoby też takiej historii, jaka jest teraz. Czyli należałoby, tak jak Cisane mówił, zweryfikować całą, czy tam Zenek mówiłeś, zweryfikować całą archeologię, całą historię, więc to jest bardzo niewygodne, nie? Ale słuchaj, to, że nagle się nam pojawi cały nowy okres historyczny, to dalej będzie prahistoria techniczna, bo nie mam źródeł pisanych, to jedyną rzeczą, która stoi na przeszkodzie i jakoś ten, to jest ludzkie ego. Nie ma żadnego powodu, żeby jakikolwiek spisek zawiązywać. To jest po prostu... Ale to nie chodzi o spisek, Zanek, tylko taką zwykłą ludzką sprawę. Na przykład ja w Wilanowie miałam sąsiadkę, która budowała sobie dom obok Wilanowa i pod werandą starego domu znalazła 3 szkielety. No i uwierz mi, no i oczywiście nie powiadomiła żadnych tam, wiesz, biur archeologicznych czy tak dalej, no bo wiedziała, że to zastopuje jej budowę. No, więc to takie po prostu te szkielety zasypane zostały, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Ale to przecież mogły być szkielety scytyjskie, czy jakieś tam inne, nie? Mogły być, cokolwiek, mogły być jakieś morderstwo. No, ciekawe, i już żeby... historia Wilanowa mogła być inaczej napisana, że pojawili się albo mongolskie szkielety, czy jakieś tam inne, więc dużo jest ukrywanych rzeczy zupełnie z premedytacją i my się tylko domyślamy, no. Ja tylko przypomnę, że kochane donajciki, słuchacze, wysyłajcie. Nie wiem jak tam mikrofon, nie było żadnych protestów, ale też nikt nie chwalił, powiedzcie, bo mam nowy Blue, ale nie Yeti, więc jakby co, to może zostanie, trochę coś się zmieni. Jest. O, dobrze słychać. To się cieszę. Chyba zostanie w takim razie i póki co pójdzie na tam kwestie domenowo hostingowe, klasycznie. To taki chyba standardowy żebr dla nadających. No ale ja nie sprzeniewierzam wyżebranych od was pieniędzy, więc chyba możecie mi w tej kwestii zaufać. Jak chcecie coś tam nam rzucić i w ogóle wam się podoba ta seria, to jak najbardziej zachęcam. Możecie to rzucić po audycji, nie ma problemu. Będzie odtworzone na żywo w następnej, bo się naumiałem, jak to robić. To chyba się wszyscy zgodzimy, że takim największym problemem, jeżeli chodzi o tę kwestię, to jest czynnik ludzki, nie? Nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś taki bolszewik, który by chciał usunąć ten czynnik ludzki, ale no niestety mamy z nim do czynienia, nie? Ja nie będę próbował teraz jakoś tej kwestii rozwiązać, bo na to, co mamy, to myślę, że Hancock dobrze sobie radzi. Bardzo, bardzo, jeszcze raz to powiem, już trzeci raz, podoba mi się, jak on piłuje te swoje poglądy, tak? Od tego telekinetycznego neandertalczyka do tego, że to po prostu mogli być jacyś ludzie, którzy przetrwali
kataklizm i mieli wiedzę ze starej cywilizacji, cały czas zaznacza w tym dokumencie, że nie, że to nie jest tak, że wszyscy byli utylizowani, bo to jest też taka kolejna taki assumption, założenie, które wszyscy biorą do głowy, nie? Że no, skoro wtedy była cywilizacja, no to wszystko, cały świat był cywilizowany. No nie, no kurde, przecież w XXI wieku mamy neolityczne i paleolityczne jeszcze ludy, tak, żyjące. Macie sentinelczyków, którzy nie mieli kontaktu z ludźmi. Był jakiś tam świr, który próbował mi swoją religię sprzedać, tego zjedli. Więc Hancock jasno zaznacza, że wtedy też żyły takie prymitywne ludy. I to trzeba mieć z tyłu głowy. Trzeba po prostu, żeby to zrozumieć, żeby się nie wydawało tak kompletnie kretyńskie i odjechane, na samym początku wywalcie sobie w głowy założenie, że zaawansowana cywilizacja znaczy wieżowce, znaczy nawet obróbka metali, znaczy pieniądz, znaczy pismo. Nie jest powiedziane, można inaczej. Co jest w zasadzie miarą cywilizacji, tak na dobrą sprawę? To ja nie wiem, jak się tak zastanowić. To jest dyskusja na kolejną audycję przynajmniej, jak nie na dwie. No, ale przyjmuje się, że jeden wzorzec kulturowy, bo jeżeli to jest ten jakiś jeden wspólny wzorzec kulturowy, to ten jeden wspólny wzorzec kulturowy mamy, tak? Mamy ten strach przed tym wężem, nie? Gdzieś to zostało przekazane. No i to też jest ciekawa rzecz, że rolnictwo jest sporo wynalazków, które nagle się na prawie całym świecie pojawiły w jednym momencie. Albo zostały jakoś tak mniej więcej w tym samym czasie się pojawiły. No jak to jest, że nagle obróbka żelaza się pojawiła w tak niesamowicie odległych miejscach? Albo brązu. Brąz, który jest bardziej skomplikowany niż żelazo, to jest jeszcze ciekawsze. Jak to się stało? Miedź. Nagle, po prostu, niemalże na przestrzeni bardzo krótkiego czasu. No to jest tak samo jak z tym wyginięciem tej megafauny, nie? Analogiczna sytuacja. W krótkim odstępie czasu, no, praktycznie na całym świecie dzieje się coś tak znaczącego, więc przypadek no tak nie wygląda trochę, nie? Żyjemy w czasach, kiedy no może już tak niekoniecznie Boga się wciska wszędzie, tego słynnego Boga zapchaj dziurę, taką koncepcję, ale to nie zmienia faktu, że wciska się jakieś niesamowite niesamowitości, że czegoś nie wiemy. I to zamyka dyskusję. To jest dupa zbita, nie? Jak czegoś nie wiemy i albo na chama próbujemy mega proste rozwiązanie do tego przyłożyć, albo drugą stronę, to jest manowiec brzydko chama, ja tak na to mówię, nie? Można przesadzić z uproszczeniem. Albo wręcz właśnie mówimy, że o, kosmici przylecieli, nie? O, tutaj w ogóle takiego kamienia by nie wstawili, takiej piramidy by nie zbudowali. Nie. My nie wiemy, jak to zbudowali, wiemy, jak to zbudowali i tak nie za bardzo wiemy, jak to było z tym metalurgiem, nie? Tak jest troszeczkę średnio w tym temacie z naszą wiedzą. Być może był jakiś handel, tak jak mówiłem wam, jeżeli chodzi o epokę brązu, czyli przed starożytnością. Globalizacja tak zwana była gigantyczna, dużo większa niż to jest w powszechnej świadomości, ale trzeba by na tyle, żeby tak obróbka metalu przyleciała? Nie wiem. Nie wiem, może czy to byli ludzie z innego ośrodka, czy to było jakoś bardziej skomplikowane. To jest temat trudny, nie? Jak to się stało, że w kulturze prekolumbijskiej nie ma koła? Koło było znane, ale nie było użytkowane. Jako rozenek, no dobra, no ale my jesteśmy amatorami, jakimiś tam, wiesz, sobie czytamy, opowiadamy i tak dalej, ale Ciosany jest archeologiem z wykształcenia, czyli jest lepiej wykształcony, jest taki Hancock. I co się stało, że Ciosany nagle przestał się interesować archeologią? Nie, to nie jest tak, że ja się przestałem interesować archeologią. Tam się generalnie na to złożyło kilka czynników, które sprawiły, że wycofałem się z tej branży. Różne to były czynniki, ale na pewno nie jest to tak, że nie wiem, się zraziłem do dyscypliny czy coś takiego, bo ja od samego początku byłem tak nastawiony troszkę sceptycznie do pewnych rzeczy, już idąc na egzamin wstępny. Powiem szczerze, że ja nawet się dziwię, że oni mnie przyjęli. Bo ja na egzaminie wstępnym, który wyglądał w ten sposób, że była ta ustna rozmowa z komisją, nie było nic, żadnych testów, żadnego pisania, po prostu była długa rozmowa z komisją, z trzema osobami. Ja opowiedziałem takie rzeczy, że jak sobie tak później to przeanalizowałem, to naprawdę jestem do dzisiaj zaskoczony, że ja w ogóle zostałem na te studia przyjęty.
bo byłem sceptycznie nastawiony do wielu rzeczy i mówiłem już wtedy na egzaminie wstępnym, mówiłem rzeczy, które dla archeologów raczej są raz, że może niewygodne, a dwa, no śmieszne, nie? Gdybym może trafił na kogoś innego, zostałbym wyśmiany i wyrzucony za drzwi. Tego też nie wiem. W każdym razie, no, ta dziedzina jest dla mnie na tyle ciekawa od zawsze, że chciałem po prostu być blisko tego. Szedłem tym głównym nurtem, będąc na studiach i później pracując, ale zawsze miałem zawsze z tyłu głowy to, że to niekoniecznie musi być tak. I jako jeden chyba z niewielu, mimo wszystko, tak patrząc po swoich kolegach, koleżankach ze studiów, w jakiś tam sposób dopuszczałem rzeczy inne, czyli na przykład takie, o których mówi Hancock. Z tym, że z drugiej strony też nie jestem pewien, czy nie wygląda to w ten sposób, że archeologowie we własnym gronie się nie przyznają do tego, że biorą pod uwagę jakieś alternatywne rozwiązania. Wydaje mi się, że jest taka jakaś obawa przed ośmieszeniem i jakimś ostracyzmem w środowisku. Więc nawet jeżeli ktoś może kwestionować pewne rzeczy, które ten oficjalny nurt, jak to tam wygląda w oficjalnym nurcie i dopuszcza kwestie alternatywne, nie powie tego na głos. Nie mówiąc już o tym, żeby w ogóle jakoś włączyć to do swoich prac, do swojej pracy, czy publikacji, czy interpretacji czegoś. Nie ma opcji. Nawet w prywatnych rozmowach ludzie się o tym chyba nie za bardzo chcą wypowiadać. Pewnie są tacy, którzy to nie dopuszczają tego, bo nie, a są tacy, którzy być może to dopuszczają, ale o tym nie mówią. Ja jakoś się nigdy nie bałem tego, że zostanę wyklęty, że tak powiem. Nie, ja nie byłem związany już po skończeniu studiów, nigdy nie byłem związany z żadną instytucją. Nie miałem ambicji, żeby podjąć pracę naukową na uniwersytecie. Nie chciałem gdzieś zaczepić się jako archeolog w jakiejś instytucji typu, no, różne były nam możliwości, powiedzmy. Chociaż też nie było łatwo, wiadomo, bo to też, no już temat inny, nie będę teraz już to wnikał. W każdym razie, no, od razu wiedziałem, że na pewno tędy nie chcę iść. Popracowałem troszkę, ale na zasadzie takiej, że się po prostu zatrudniałem jako archeolog we firmach, które prowadziły wykopaliska, i jako pracownik, tak? I w pewnym momencie przyszła taka chwila, że no, kwestie prywatne, rodzinne głównie sprawiły, że postanowiłem się wycofać, bo uznałem, że no nie jest mi na rękę prowadzić taki tryb życia, jak to prowadzą archeolodzy, którzy pracują w zawodzie. I tyle, ale to nie, na pewno nie jest tak, że straciłem jakąś, nie wiem, pasję, czy przestało mnie to interesować, czy się obraziłem, czy poszedłem za bardzo w stronę te rejony alternatywne i ta archeologia zaczęła mnie irytować. Nie, to jest tak, jak ja mówię, ja nie podważam tego, że cała archeologia jest zła. Nie podoba mi się po prostu tam to, że pewne rzeczy są jakby niedopuszczane. I to jest to, o czym mówił Zenek, że to jest tylko czynnik ludzki właśnie, nie? I że to dużo zależy od ego ludzi, którzy zajmują jakieś tam ważne stanowiska i pewnych rzeczy nie chcą dopuścić. I to jest cały ten problem właśnie. I nie jest problemem, też mi się wydaje, że nie jest problemem to, że musielibyśmy do obecnej historii dopisać jeszcze jakiś wcześniejszy rozdział, bo to by nic nie zmieniło tak naprawdę. To by nie zmieniło tego, o czym archeologia mówiła później, o czym historia mówi. To po prostu by trzeba było zweryfikować troszkę te pewne jakieś drogi, którymi cywilizacja się rozwijała, nasza, tak? Korzenie tej cywilizacji trochę przesunąć i dopisać coś tam, ale no tak naprawdę to nie zmieniłoby wiele. To chyba nie byłoby tak, jak swego czasu mocno było gdzieś tam w różnych mediach mówione, że coś takiego od razu zmieniłoby podejście do religii, do wszystkiego. Nie wydaje mi się teraz, po tych wszystkich latach patrząc na to, wydaje mi się, że to nie miałoby aż takiego znaczenia. Najbardziej właśnie problem mieliby ci, których dorobek naukowy by się zawalił,
czy tam został podważony, jak zwał, tak zwał. I to byłby problem. Runąłby autorytet po prostu pewien. Trzeba brnąć w tą negację, nie? Jak już się powiedziało, że nie, to trzeba w tym zostać i tak. Ciężko tak, się przyznać do błędu, nie? Dobra będzie, okej, okay, nie. No, człowiek jednak jest małpą, nie? To ciężko, no, wiesz, ciężko jest. Wyobraź sobie tak, że na przykład poświęcasz 30 lat swojego życia na jakąś hipotezę i miałbyś potem jakiegoś takiego chłystka jeszcze spoza w ogóle twojego pola, który ci będzie mówił, że no sorry, ale to jest nieprawda. I tutaj polega problem z tym ego, bo oni nic nie tracą. Nic nie tracą, rozumiesz? No to tak, ale to jest jakaś kwestia odpowiedzialności jeszcze, wiesz, za to, co mówisz, za to, co robisz, za to, co piszesz, nie? Jakieś prace naukowe i tak dalej. Zdarza się, to jest, widzisz, to jest metoda naukowa, nie? Metoda naukowa co do zasady tego wymaga, żeby tak się zachować, powiedzieć, dobra, myliłem się i nie jest ważny stopień naukowy. Brak tej weryfikacji. Nie jest ważny niestety stopień naukowy w metodzie naukowej. Jak profesor powie X, a ty z ulicy wyjdziesz, albo nie wiem, nawet jesteś po podstawówce i miałeś udar, nie? I średnio kumasz i powiesz, że jest Y i udowodnisz, że jest Y, to profesor nie ma racji, koniec i przepisujemy podręczniki. Tak powinno być. Nauka chciała. Ale to jest kwestia osobowości, tak jak mówisz, Zenek. Teoretycznie kwestia tak ludzka, powinno być. Kwestia ludzka, wiesz, czynnik ludzki, no. Kwestia osobowości, wiesz, forsowności swoich poglądów, jakiejś tam autorytetu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja dziękuję. Ja posłucham, co jeszcze mówicie. Ja uważam, że jesteś po prostu zarąbisty do audycji. Uwielbiam tę audycję z tobą. Są arcyciekawe, no i po prostu wiesz, do przodu, super po prostu. Będzie więcej. Ja też potwierdzam, ja się tutaj zasiedziałem, a na moje pytanie zostało też odpowiedziane, więc też z chęcią posłucham dalej i też już nie przeszkadzam dalej. No to hej, hej, dziękujemy za telefony, będziemy zaraz też sami kończyć. Dzięki. I co wam tu powiedzieć, tak jak gdyby to podsumować, wyobraźcie sobie, albo tak, może jeszcze chwila dygresji. Ja jestem wielkim pasjonatem właśnie amatorskiej historii i to nie dlatego, że to jest tak łatwe sobie obejrzeć, tam popatrzeć, czy coś tam, o, to jest ładnie podane, sobie puścisz na YouTube i tak dalej. Właśnie dlatego mi się podoba amatorska historia i może to też będzie troszeczkę poruszone w audycji o amatorszczyźnie, że tam są potencjalnie trzymające się kupy odważne twierdzenia, które mogą coś zmienić. Amatorska historia jest powiązana z wspomnianą wcześniej rekonstrukcją archeologiczną, tak, żywą archeologią, jak ja to nazywam, gdzie na przykład zamiast czytać o tym, jak to Anglicy zmasakrowali pod Agincourt Francuzów i jak to przebijały im hełmy, zbroje i wszystko, te strzały i tak dalej i tym podobne, nie? I tak przecież tu mamy na tym wszystkim, nie? Jest chłop, bierze zbroję, zakłada na manekina, bierze łuk, długi angielski z takim samym naciągiem, naciąga, strzela i widzimy, co się faktycznie dzieje. I wierzcie lub nie, chociaż to już było powiedziane, środowisko akademickie tak patrzy na tych ludzi, którzy to robią tak troszeczkę z takim politowaniem, nie? No kim ty jesteś, parchu, nie? Ja tu książki czytałem, takie źródła miałem, ja wiem lepiej od ciebie. Poza tym też tam kiedyś to na imprezie walnąłem mieczem, kijacie. No, tak na nich patrzą. Czasami jak czytam komentarze i znajdzie się jakiś akademicki historyk, który się do czegoś przysra, to już nawet nie chodzi o to, że on coś prostuje, nie? Poziom po prostu buty, arogancji i umniejszania tym ludziom jest przerażający. Przerażający. Czasami się... W tym jest największy problem właśnie, ta arogancja, buta i tak dalej, ale a propos takich eksperymentalnych działań, to w środowisku też są ludzie, którzy się tym zajmują, ale i oni są w porządku, bo mają tytuł, tak? A jeżeli kto robi to ktoś spoza, automatycznie jest jakby uznany za obcego, za kogoś, kto nie ma prawa do racji. Tak dla mnie to wygląda. Bo to też nie jest tak, że archeolodzy negują wszelkie te próby jakieś odtworzenia, coś takiego jak ty mówisz na przykład. Nie, bo w środowisku też takie rzeczy się dzieją. Ale wtedy jest okej, okay, nie? No wtedy jest okej, okay, wtedy jest okej. Okay. Ale jak to zrobi koleś, który przez 30 lat swojego życia prowadzi szkołę szermierki i zaneguje jakieś interpretacje manuskryptu niemieckiego, jak się macha mieczem, no to wtedy on pierdzieli głupoty, bo się nie zna, bo nie jest historykiem, nie? No błagam cię. Albo ktoś rzuci pilum i powie, że to się nie zgadza z tym, co oni kiedyś tam rzucili, nie?
A tu koleś na przykład powiedział, a ja sobie zrobiłem taki stop, z takiego stopu, który bardziej raczej pasuje do tego, co wykopujemy w Rzymie, nie? Na terenach, gdzie legiony działały, nie? No, no, nieważne, nieważne. Nie ma papierka, spadaj. Koniec. To jest problem, nie? Bo zapomina się, że tytuł naukowy jest... nie, to nie jest wyrocznia, nie? To nie jest glejt na mówienie prawdy i na mienie racji. Nie jest. To jest tylko taki to jest taka wskazówka, że jeżeli chcesz w danym temacie coś wiedzieć, to najlepiej spytać tego kolesia albo tą kolesiówę. Tyle. Tyle. Że inni ludzie poręczyli, że ten człowiek zna temat na tyle. To jest tytuł naukowy i zawodowy. Nic więcej. Nie jest powiedziane, że ci ludzie zawsze muszą mieć rację, albo że ktoś, kto tego nie ma, zawsze się myli. O tym się zapomina, to też jest jeden, znaczy nie bierze tego pod uwagę, a to jest wielki błąd, nie? Tego się nie bierze pod uwagę i myślę, że to jest wielka strata do wielu dziedzin. Nie jakaś może groundbreaking, że już żadnego postępu nie zrobimy, ale niepotrzebnie sobie utrudniamy drogę przez to wszystko. Tym bardziej, że co jest fajne w środowisku historyków i archeologów, że tam jest bardzo dużo pasjonatów, nie? I oni też robią to, co ci amatorzy, tak jak powiedziałeś, nie? Jakieś grupy rekonstrukcji i tak dalej. Świetna rzecz. Natomiast niestety beton często się robi decyzyjnie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że człowiek dostaje władzę i nagle po prostu tak z tego biurka swojego i biura, w którym czuć smród kurzu, ma się za najmądrzejszego i wszystkim mówi, jak mają robić, czy co. Nie wiem, z czego to wynika. Moim zdaniem. No tak, taka jest natura ludzka, tak. Wiesz, taka jest natura ludzka i to jest nie tylko problem archeologii, to jest problem ogólnie wielu dziedzin nauki i nie tylko. Tak, każdy dziedzin w zasadzie. No. Nie, i w różnych aspektach życia się to przejawia. Myślę, że właśnie to jest. Zapominamy, jak analizujemy ideologię, jak naukę, ruchy społeczne. W zasadzie każdą działalność ludzką bardzo pomijamy ludzki czynnik. Za bardzo. I ludzkie niedoskonałości. Ja myślę, że to jest chyba jakaś taka konkluzja. Zachęciliśmy troszeczkę do tego, żeby obejrzeć. Co z ukrytymi kontynentami nad lodami Antarktydy, pyta Łukasz. No są tak ukryte, że o nich mówisz, nie? Przecież to dokładnie jest powierzchnia Ziemi bardzo ładnie zeskanowana. Tylko wiemy, gdzie jest to pod spodem, to gdzie było, jak to kiedyś się zachowywało i tak dalej. To jest też takie szukanie sensacji na siłę, nie? Nawet jeżeli tam były jakieś kontynenty, one kiedyś były zarośnięte, no to w czasach, kiedy ludzkość istniała, już w ogóle jako gatunek, to tam był lód i nic sensownego, nie było prawa po prostu fizycznie, żeby ludzie coś tam zrobili. Tak to wygląda. Więc, lidar, padło takie słowo, sprawcy był Kasjuszu, słowo lidar. To się dowiesz, jak się między innymi sprawdza to rzeczy. Ja też chciałem też przypomnieć o jednym micie, nie? Bo mówi się, że lepiej znamy powierzchnię Księżyca niż powierzchnię oceanów. To jest nieprawda. Zupełna nieprawda. Oceany są bardzo dobrze zmapowane. No, pytanie, czy na tyle dobrze, żeby ewentualne jakieś ślady bytności tej poprzedniej cywilizacji znaleźć, jeżeli ona była powiedzmy taka względnie ekologiczna i oparta o rzeczy, które się rozpadają i po sobie za dużo śladu nie zostawiają. To jest dobre pytanie. Słyszałeś kiedyś o takim czymś jak podwodne wykopaliska? Często się to zdarza? To jest bardzo droga sprawa. To się nie zdarza za często. Raz, że jest to drogie, dwa, jest to też niebezpieczne. No. I to już trzeba być fachowcem w temacie, żeby się tym zająć. Nie ma takich ludzi za dużo. Przynajmniej nie było kiedyś. Nie wiem, jak teraz to wygląda. Także no to jeszcze myślę, że jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o to. No teraz mamy o tyle fajne czasy, że ta technika się dosyć szybko rozwija i może ta archeologia podwodna trochę też ruszy. Generalnie na pewno zawsze był to wycinek archeologii, który był najmniej przebadany, najmniej się ludzie w to angażowali, bo drogo, niebezpiecznie i technika też nie pomaga, nie umożliwiała tego zawsze, nie? Teraz myślę, że coraz częściej będzie można przebadać coś, nawet nie schodząc w głąb oceanu czy morza.
technologia idzie do przodu. Zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze tutaj warto wspomnieć coś takiego, że jeżeli wyglądało ta katastrofa w tym młodszym Driasie wyglądała w ten sposób, jak proponuje Hancock, to ogrom tego potopu tak zwanego, o którym się mówi w mitach, to mógł praktycznie z powierzchni Ziemi zniszczyć totalnie wszystko tak, do tego stopnia, że zostało to raz położone, zasypane przez jakieś osady. Osady, tak, osady kamieni, które głazów i różnych innych rzeczy, które z tą wodą szły. Do tego potem dochodziły jakieś prądy, nieprądy, także tak na dobrą sprawę wcale nie jest powiedziane, że to na powierzchni, na dnie oceanu jeszcze jest w jakikolwiek sposób do odkrycia, jeżeli to tam zostało, nie zostało, potem jest skorodowane przez wodę morską. Właśnie ten Randall Carlson o tym mówi, o ogromie tej wody, która się wdarła w ląd i która zatopiła to wszystko. On to tam fajnie, on nawet chyba w serialu zdaje się o tym też mówi w którymś z odcinków, bo on się pojawia raz czy dwa. Kuźma, przepraszam. Znowu ten. Moi drodzy, hipoteza syluska. Jeżeli chcecie też sprawdzić coś o tym, jaka była cywilizacja przed ludźmi być może, taka ciekawa sytuacja, co by to było, gdyby, polecam zobaczyć, pisać sobie w Google, w YouTube i zgłębić troszeczkę temat. Kiedyś może będzie poruszona hipoteza syluska, to i co by z niej zostało. Co do tego pana, o którym wspomniał Ciosany, jest, możecie go posłuchać też u Rogana razem z Michaelem Shermerem, który wypadł bardzo słabo, kiedyś go bardzo zmieniłem, tam wypadł bardzo słabo. My niestety musimy kończyć. Jak się spodoba i będą komentarze, to wrócimy jeszcze z podobnym formatem, podobnymi tematami, to zależy od was. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, w dół, jak wam się żywnie podoba. Polećcie gdzieś nagranie dalej. I to tyle, nie? Ja tobie dziękuję. Dziękuję również. Mam nadzieję, że w miarę jakoś przejrzyście temat został przedstawiony. No i że zainteresowaliśmy ludzi, żeby obejrzeć ten serial, bo naprawdę warto. Naprawdę. Ja też myślę, że warto. Zdecydowanie. Jakie macie podejście do tematu, takie czy śmakie, to nie jest idealne. Nie miejcie wątpliwości, że to jest super perfekt i jest w ogóle wow, nie? Ale jest bardzo ciekawy kierunek. To jest wstęp. Ja na to patrzę jako na wstęp do tematu dla kogoś, kto się na tym nie zna, a chciałoby się zainteresować. To od tego warto zacząć. I jest to przede wszystkim jeszcze bardzo fajnie pokazane, więc nawet jeżeli nie jesteście jakoś zwolennikami takich teorii, to warto popatrzeć sobie, bo są bardzo ładne ujęcia i te rzeczy, o których Hancock mówi, są naprawdę fajnie przedstawione. Fajnie zrealizowane. Także, tak, fajna, bardzo fajna realizacja. Dobra, to dzięki ci jeszcze raz. Na razie trzymajcie się. Cześć. Dzięki, trzymajcie się.